domu. Sporo z nas miało już okazję pana Mariana poznać i słuchać mniej więcej dwa lata temu. Tym razem jest u nas, bardziej może nie czuł się. Ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie zbieżność nas, prawda? Pan Kowalski reprezentuje Ruch Narodowy. My z kolei jesteśmy Związkiem Narodowym Polskim. Więc tak samo zarówno pan Marian Kowalski, jak i my, sprawy polskie są nam bliskie, sprawy patriotyczne są naprawdę sprawami patriotycznymi, czyli można powiedzieć, my jeszcze wyznajemy te hasła, które były, zawsze są ważne, ale które były autentycznie ważne i 100 lat temu, 50 lat temu i nawet 30 lat temu, bo teraz czas się troszkę zmieniają. Także oczywiście spotkanie będzie prowadził pan Andrzej Kumor, redaktor Gońca. Już nie będę więcej mówił. W każdym razie oddaję głos i zapraszamy. A ja bardzo chciałem podziękować Gminie Pierwszej Związku Narodowego Polskiego za udostępnienie tej sali. Chciałem podziękować również, zanim będę przedstawiał Mariana, panu Stanisławowi Tymińskiemu, który jest przez wiele, wiele lat z własnych środków wspiera różnego rodzaju patriotyczne inicjatywy w Polsce i nie tylko. I robi to właśnie bez wystawiania piersi po zasługi, robi to jak gdyby z tyłu, robi to bardzo skromnie. W ubiegłym roku mieliśmy okazję być na bankiecie, na którym rozdano Order Patrioty, który ufundował właśnie pan Stanisław Tymiński. I właściwie tak przyszło mi do głowy, że nikt bardziej nie zasługuje na ten order niż on sam. Także wielkie brawa dla pana Stanisława Tymińskiego. Maryna. Natomiast stoi przed państwem człowiek, prawdziwy Polak. I to jest określenie bez cudzysłowu. To jest określenie, które jest wypełnione treścią, dlatego że jest to człowiek, który czuje Polskę, który nie zdradził Polski przed nikim do tej pory, który tych wszystkich młodych ludzi, którzy dzisiaj łakną Polski, dlatego że chcą mieć własny kraj, który będzie bronił ich interesów, on ich rozumie, on ich reprezentuje. Dlatego ja całym sercem wspieram Ruch Narodowy Mariana, dlatego że jest to ruch, w którym po raz pierwszy została ta wielka idea narodowa podźwignięta po wojnie. Ta idea, która przecież Ruch Narodowy przed wojną był jednym z najliczniejszych i najsilniejszych ugrupowań politycznych. Także Marian Kowalski jest człowiekiem, którego warto popierać, dlatego że on jeszcze nigdy nie zdradził, a ma już ponad 50 lat. Także jest to... Do tej pory... Do tego czasu niektórym zdarzało się zdradzać, że tak powiem, na okrągło. I to kilka różnych ruchów. Natomiast Marian Kowalski jest człowiekiem, który ma bardzo duże doświadczenie polityczne. Był w Unii Polityki Realnej, teraz jest w obozie narodowo-radykalnym, rzecznikiem prasowym obozu narodowo-radykalnego. Jest człowiekiem, który tę politykę, której my nie znamy, bo nie ma tego w telewizji, zna od podszewki i wie, jak wielki potencjał tkwi w Polsce. Dlatego zapraszam państwa na początek na prelekcję Mariana. Marian powie kilka rzeczy o tym, jak przebiegały wybory, o sytuacji politycznej. Oczywiście najciekawsza część to nasze pytania i to będzie później. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za tak liczne przybycie. W czasach, kiedy mamy tyle konkurencyjnych imprez, bo wiem, że gdzieś jest tam pani Dorota Kania, gdzieś ma jakieś wianki i tak dalej. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękuję państwu, że jesteście dzisiaj ze mną. Dziękuję za to, że znaleźliście czas przy tak ładnej pogodzie. W końcu jest weekend. Dziękuję za udostępnienie tego wspaniałego pomieszczenia, za waszą gościnność. Dziękuję Andrzejowi Kumorowi za zorganizowanie tego spotkania i za to, że przez kilka dni byliśmy razem w podróży. Dziękuję, że reklamował mnie w swojej wspaniałej gazecie i oczywiście dziękuję panu Stanisławowi Tymińskiemu za to, że zaprosił mnie i zorganizował mój pobyt tutaj. Bardzo państwu dziękuję. Ale do rzeczy.
Otóż jak Państwo wiedzą, w 2010 roku pod Smoleńskiem doszło do tragicznego wydarzenia, do dzisiaj niewyjaśnionego, w którym to straciło życie blisko 100 osób, bardzo ważnych urzędników oraz innych osób ważnych dla Polski. Te osoby zginęły w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Jak Państwo wiedzą, Polska jest już od bardzo wielu lat wiązana z Unią Europejską i znajduje się w strukturach Unii Europejskiej. Po tak zwanym porozumieniu Okrągłego Stołu, czyli tej hucpie zdradzieckiej organizowanej przez bezpiekę wojskową, a szczytem marzeń dla Polaków powinno być rzeczywiście w Unii Europejskiej i to już raj na ziemi i więcej nie powinniśmy niczego się domagać, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, nareszcie jesteśmy Europejczykami i dostąpiliśmy wszystkich możliwych poziomów raju na niebie i ziemi. Tymczasem okazało się, że to właśnie po roku 2010, gdy państwo polskie okazało się całkowicie bezsilne wobec tego, co się stało pod Smoleńskiem, i podkreślam, mówię to bez zaangażowania takiego partyjnego, bo niektórzy mówią, no tam po co tam Kaczyński leciał, a drudzy, a dobrze, że zginął, a trzeci, że źle. Tak czy siak, państwo polskie pokazało całkowicie swoją bezradność, swoją słabość, głupotę i zdradziecki stosunek najwyższych urzędników państwowych i można powiedzieć, że niżej żadne państwo upaść nie mogło. Niżej nie mogło. Wszystkie dowody rzeczowe w tej sprawie nadal znajdują się na terenie Rosji, czyli państwa mało przyjaznego Polsce. I podkreślam to, niezależnie od wszystkiego, na Rosję zawsze trzeba uważać. Lepiej żyć w zgodzie, ale uważać. Dowody rzeczowe są w Rosji. Setka osób zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. No to jak to jest, skoro mamy raj na ziemi? I najwyżsi dostojnicy państwowi z dotychczasowym prezydentem Komorowskim zapewniali, że to mamy najlepszą państwowość polską. Nawet Adam Michnik powiedział, że od 400 lat. No ja abstrahuję i mówię, że z punktu widzenia świni chlew to prawdziwy raj. To Adam Michnik może mówić, że to jest najlepsza państwowość polska. Nie wiem dlaczego akurat od 400 lat. No niech sobie nie żałuje, nie powiedz od 1000, tak? Dobra. Tymczasem młode pokolenie Polaków, które nie pamięta ani Okrągłego Stołu, ani komuny, ani prawda, nawet tego procederu zmiękczania Polaków przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, to młode pokolenie Polaków, które ma teraz 20, 25, 30 lat, no niby powinno ze szczęścia aż podskakiwać, a tymczasem nie. Oni są najbardziej wkurzeni. Ten establishment, który wychowany był, powiedzmy, ludzie naszego pokolenia, dla których tam dżinsy to było coś, prawda, zbierało się puszki po piwie i kolekcjonowało. No to młode pokolenie to chodzi w dżinsach do roboty, a puszki po piwie wyrzuca beztrosko na śmietnik. Dlaczego tak dobrze ustawione młode pokolenie jest najbardziej wkurzone? Czy to nie emeryci, którzy zeszli na dziady, prawda, czy robotnicy, czy ci kołchoźnicy z PGR-ów są zdenerwowani? Tylko młode pokolenie chodzą w dżinsach, jak mówię, do roboty, czyli tak jak powinno być, a wrzucają puszki po piwie na śmietnik. Tak? A oni są wkurzeni. Ta władza w ogóle tego nie pojęła. Bolesław Komorowski, który prowadził swoją kampanię wyborczą, podkreślając, że jest 25 lat naszej wolności, ich wolności, no ich wolność, czyli obozu władzy, Platformy Obywatelskiej, tego młodego pokolenia wcale nie interesuje. Bo to młode pokolenie było w Irlandii, i w Anglii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych i oni wiedzą, że taka sama wolność to jest i tu, i w Wielkiej Brytanii, i w Irlandii, i we Francji, a nawet większa, bo można zarabiać prawdziwe pieniądze. Oprócz tego, no to co tutaj pan Komorowski nam opowiadał o jakim sukcesie? To jest tak naturalne, jak to, że ludzie oddychają powietrzem i z tego tytułu nikomu nie należy się Nagroda Nobla. Dlatego ten establishment przegrał, bo doprowadził państwo polskie do upokorzenia pod Smoleńskiem, do bankructwa finansowego w ramach Unii Europejskiej i do tego jeszcze, że nikt się z nami nie liczy, nawet takie państwo, jak Ukraina dzisiejsza, która jest w stanie wojny z Rosją, a ma poważny kryzys finansowy,
co parę lat dochodzi do jakichś burt ulicznych, w wyniku których zmienia się establishment i tam żadnej demokracji nie ma. Nawet taka Ukraina, która, za którą nikt by nie dał funta kłaków, Polskę ma w nosie i nawet już nie prosi, żeby Polska była adwokatem ich sprawy w Europie, tylko sobie ta Ukraina wybrała lepszego adwokata, prezydenta Ukrainy. To do Mińska jeżdżą teraz dygnitarze europejscy podpisywać traktaty polityczne, a nie do Warszawy. Nawet tych pajaców z Warszawy nie proszą, żeby im podawali herbatę. Do tego doszło państwo polskie. No, sporym wydarzeniem, takim, można powiedzieć, które zdziwiło wszystkich, było zwycięstwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Dudy, w tych wyborach. No, wiadomo, że propaganda mówiła, że Komorowski wygra w pierwszej turze i to tam nawet nie ma po co tych wyborów robić, bo wiadomo, że wygra. A to patrzcie państwo, spora niespodzianka, wszyscy smutni, nawet tam paru tych fakasów z rządu wychrzanili z roboty. A dodam, że niespodzianka też była dla samego Prawa i Sprawiedliwości, dla pana Dudy, bo zdradzę państwu pewien taki sekret. Otóż była takie spotkanie wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami jakiś czas w Lublinie, w takiej miejscowości uzdrowiskowej na Łęczów. I tam był nawet pan Jarosław Kaczyński i tak rozmawiali wewnątrz siebie, że dobrze będzie, jak tak przegramy 3-4%. A tu wygrali 3-4, wszyscy są zdziwieni i co tu teraz z tym zwycięstwem robić, to tak wygrać to niełatwo, to potem trzeba iść dalej do przodu, a nie podwinąć ogon. Zobaczymy, co będzie. Jak państwo wiedzą, nasze środowisko organizowało od bardzo wielu lat, 11 listopada, takie wydarzenie patriotyczne, aż w końcu postanowiliśmy zrobić w Warszawie w 2010 i kolejnych latach Marsz Niepodległości w Warszawie. I się okazało, że tam z roku na rok, to tam już nie jest 500 czy 1000 osób, ale 50 albo i więcej tysięcy. No, jak do Warszawy przyjeżdża co roku, tam niektórzy mówią 100 tysięcy młodych, wkurzonych Polaków. No i tego niczego nie chcą od władzy, bo ile tam jeżdżą górnicy i krzyczą, że tam nie chcą zamykania, żeby kopalnie nie były zamykane, jak rolnicy, żeby tam gwarantowane była cena wieprzowiny, jak pielęgniarki, że podwyżek, no to tam z nimi się można targować. Dogada się, nie dogada, ale jest tam jakiś punkt, żeby siąść do stołu i tam się pobajerować przy telewizorze. Ale jak przyjeżdża 100 tysięcy wkurzonych młodych ludzi, nic nie chce. Tylko mówi, nie chcemy was, tej władzy, bo robicie nam srogą siarę, to jest źle. Bo tam wiecie, Ruscy się z nas śmieją, Ukraińcy nas mają w nosie, Niemcy to w ogóle nas z buta, to w ogóle jest, państwo jest popychadłem. My nie chcemy żyć w państwie, to jest popychadłem każdego. Nie chcemy nic od was, od tej waszej władzy, nie chcemy po prostu was. No, wobec tego wydarzenia zaczęto organizować rozmaite reakcje władzy. A to jacyś tam spalili budkę pod ambasadą rosyjską, teraz wiecie, kto ją spalił. Ja byłem i widziałem, jak tam palili tą budkę, bo zdradzę państwu sekret. Gdy marsz zbliżał się do ambasady rosyjskiej, to policja stała wzdłuż ogrodzenia ambasady. Wzdłuż, czyli nie można było dojść do budki, do ogrodzenia. Jak tłum się już zbliżył, to policja stanęła w poprzek ulicy. Tam jest tak nisko, że to praktycznie jest wąwóz. Z jednej strony tam Belweder, te budynki rządowe, to ambasada rosyjska. Tam albo się idzie w przód, albo stoi, na boki nie można. Policja zagrodziła drogę. Wszyscy stanęli. No i nagle, patrzcie państwo, budka się zapaliła. No, jak ona tak sama się zapaliła, no to tam suchej ściółki nie było, tam nikt grzybów nie zbierał, tak? No i teraz się okazuje, że to pan Sienkiewicz tam prawdopodobnie zachęcał swoich podwładnych do dokonania prowokacji politycznej, która mogła mieć następstwa międzynarodowe. I wiecie, i z jednej strony to nas mówili, że jesteśmy jakaś agentura rosyjska. No z drugiej strony to my spaliliśmy rosyjską budkę. No to albo tak, na dwóch koniach nie pojedziesz, tak? Były prowokacje, było wprowadzanie różnych fagasów w dresach między nas, bitwa co roku z uczestnikami marszu. Policja całkowicie działa wbrew zasadom jakiejkolwiek taktyki. Zamiast odcinać agresywną grupę i ją wyłapać, to cały czas posiłkami wzmacnia front. A ci tutaj mogą się wycofać i wracają, i wycofać i wracają. No to tak robi, wyłapać, wiecie, wszystko żucha i będzie spokój. Oni nie. Czyli wiadomo, że ten marsz nie mógł nigdy się udać. Miało się zniechęcać ludzi do brania w nim udziału.
Wiemy dobrze, że autobusy były zatrzymywane, byli ludzie wyrzucani pod karabinami, pod psami, na ziemię z tych autobusów. Młody człowiek posądzony o spalenie tej budki 3 miesiące przesiedział się w areszcie. Okazało się, że no przesiedział to przesiedział, tak? Jego sprawa. Tak się traktuje młodych polskich patriotów. Już o tych wydarzeniach z roku 2012, kto doszło rzeczywiście do tej ostrej jazdy, że z jednej strony policja zatrzymała pochód pod pretekstem jakichś tam niedociągnięć formalnych, zatrzymali pochód. A w momencie, gdy organizatorzy poszli negocjować, prawda, z władzami miasta i policją, o co tu chodzi, to policja wezwała tą część uczestników ze środka marszu, to wiecie, trudna jest komunikacja, jak jest 1000 osób, do rozejścia się. No to jak tak, no to będziemy się rozchodzić, ale boczne uliczki zablokowane przez policję. Dostałem sygnał od mojego kolegi przez telefon, mówi, jak się mamy rozchodzić, jak tu jest poblokowane i radiowozy stoją, czyli wszyscy, co będą się rozchodzić, będą wpakowani do tych suk, bo atakują policję chyba, bo to będzie atak na policję. Ja wówczas dostałem się na ten na samochód z nagłośnieniem, na mikrofon padł mi w ręce, zatrzymałem wszystkich, nie rozchodzili, zaczęły się starcia z policją, zażądałem, żeby wszyscy śpiewali hymn państwowy. No to jak już się śpiewa hymn, to wszyscy stoją. No tylko policja stanęła, nasi stanęli, ale po środku dalej, jak wiecie, hurać, co tam hymn im nie w smak. Zresztą to byli też prowokatorzy policji. A najciekawsze jest to, że rano tego dnia prezydent Komorowski zorganizował swój pierwszy marsz ku niepodległej. Taki rano tych fagasów rządowych nazbierał i tych takich swoich zawodowych, że tak powiem, przydupasów, przepraszam to słowo. I taki pluralistyczny pochód, i Giertych szedł, i Kalisz szedł. I oni razem takie multikulti zrobili patriotyczne, a wieczorem to my mieliśmy być ci źli, co to policja nam da w skórę. No policja nie dała nam w skórę. Ale w tym momencie też Ruch Narodowy powstał jako organizacja społeczna. Czyli taka, która zarejestrowana jest w sądzie, wiadomo, kto tam jest przedstawicielem, kto za co odpowiada, ma być regulamin, wyznaczone cele. No to taka organizacja to już jest trochę niebezpieczna, bo wiadomo, że z organizacją to już gorzej walczyć niż tam z bandą treściarzy i faszystów, tak jak to oni mawiali. Było trudniej. No, w ramach tego Ruchu Narodowego Społecznego zrobiliśmy dwie kampanie wyborcze ogólnopolskie do Europarlamentu i do samorządów i nawet mamy gdzieniegdzie radnych już własnych. No, ale to też było mało, bo jest ciekawe w Polsce to, że wszystkie media prezentują w sondażach popularność partii politycznych, nie komitetów wyborczych, tylko partii politycznych. Ja mogę mieć komitet wyborczy i tam mogą mnie kochać połowa Polaków, ale w sondażach dalej mam zero, bo nie ujmują mnie. No to mówimy, to my założymy partię polityczną. Wtedy będą musieli nas ujmować w sondażach. Wiecie państwo, sondaże są bardzo ważne, bo taki przeciętny Polak, co to ogląda TVN, rano wstaje, pije kawę i tam czyta Gazetę Wyborczą, to on tam tylko właśnie w sondażach wie, gdzie, jak co powinien się zachować, kogo ma kochać i na kogo ma głosować. On tam nie musi zastanawiać się, prawda, nad tym wszystkim, co normalni ludzie, tak? On tam hasłowo, albo tak, albo nie, i lecę do roboty, dalej dawać się kiwać w korporacji. Jak zawiązaliśmy partię polityczną, no to wiecie państwo, jak tak się podziało A, trzeba powiedzieć B, no to wystawiamy kandydata na prezydenta. I muszę państwu powiedzieć, że to było jeszcze w grudniu, zwołaliśmy taką naradę, no skoro jest partia polityczna, no to jak już robimy te marsze niepodległości, mamy struktury terenowe w całej Polsce, takie do poziomu powiatu, no to mało która partia polityczna, ta, która wygrywa wybory, ma takie struktury, którym jeszcze nie płaci wcale, bo my to mamy za darmo, oni dostają pieniądze z budżetu państwa, grube co roku na utrzymanie tych gaulajterów terenowych, a my to robimy za darmo. Wystawiamy kandydata na prezydenta. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja nie byłem na tej naradzie, gdzie padło moje nazwisko, bo byłem akurat w pracy i tam była długa lista 30 różnych osób. No i tam skreślano tam po dyskusji tam różne osoby. W końcu został Rafał Ziemkiewicz na tej liście i ja. No Rafał Ziemkiewicz uważam byłby dobrym kandydatem, bo on oczywiście to środowisko Janusza Korwin-Mikkego by też zagospodarował, bo państwo wiedzą, że Rafał Ziemkiewicz był w Unii Polityki Realnej, tak jak ja w czasach, gdy Korwin-Mikke był naszym prezesem. No ale pan Rafał
parę dni się zastanawiał, no ja wiem, jak się, jakie tu są rozterki. Z jednej strony jest zaszczyt kandydować na prezydenta i mieć takie, powiedzmy, poparcie i dobre nazwisko i tutaj można zrobić coś dobrego. No ale z drugiej strony wiedzą państwo, że demokracja demokracją, ale jak kandyduje nie ten, co trzeba, to życie można mu umilić tak, że mu się odechce żyć. No i to wcale nie musi tego robić, powiedzmy, ani środowisko Gazety Wyborczej, które o Rafale Ziemkiewiczu ma jeszcze określone zdanie, ani usłużni, jak ja mówię, urzędnicy propagandy z TVN-u, ale można stracić kilka felietonów, powiedzmy, w środowiskach prawicowych, które będą miały własnych kandydatów. I z tym się trzeba liczyć. No, że Rafał Ziemkiewicz jest człowiekiem, no, żonatym, posiadającym rodzinę, to tak nie może ryzykować, że nagle straci źródła finansowania i nagle połowa jego publiczności dostanie rozkaz od swoich przywódców politycznych: Ziemkiewicza, już nie zapraszajcie Ziemkiewicza, bo on tam startuje w wyborach. W Polsce to ta demokracja, to wiecie, to delikatnie z tym. No i powiem szczerze, ja chciałem, żeby Ziemkiewicz startował, no ale podjął decyzję, że jednak nie. No to dowiedziałem się, że to ja. No to też wiedzą państwo dobrze, ja tam już byłem 2 lata temu tutaj, z państwem się spotkałem, to mówiłem generalnie podobne rzeczy, co dzisiaj, tylko wtedy. Od ponad 15 lat to jeżdżę po Polsce i tam też agituję i opowiadam różne rzeczy niepopularne w kręgach Gazety Wyborczej. No to skoro ja jeżdżę i pyskuję tam 15 lat, no to jak wybory i moje nazwisko padło, to nie mogę powiedzieć, że tam, że będę z żoną, prawda, rzadko się widywał przez 2 miesiące, że będą mnie obszczykiwać różne fagasy z Wyborczej. No jak już się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Zgodziłem się to kandydowanie. Zdając sobie sprawę z tego, że no nie jestem tak znany jak Ziemkiewicz, że Ruch Narodowy jako partia polityczna nie ma żadnych pieniędzy z budżetu państwa, tak jak pozostałe, że ja nie jestem ani posłem, ani senatorem, ani tam eurodeputowanym i całą swoją działalność polityczną prowadzę na co dzień z własnych dochodów. Ja w nocy idę do pracy, rano tankuję samochód albo kupuję bilet na pociąg, wsiadam, jadę w Polskę, albo moi znajomi, koledzy z organizacji tam pokrywają te koszta, ale to się robi za swoje pieniądze, swoim prywatnym czasem. Nie tak jak ci panowie w dobrych garniturach występujący w telewizji, którzy robią to na koszt podatnika. Zdecydowałem się kandydować, wiedząc, co mnie spotka. No, konferencja prasowa pierwsza była zwołana już w połowie grudnia, gdzie ogłoszono mój start. No, przyszły do Warszawy tam wszystkie media, kamery i tam Bóg wie kto. Tu mnie maglowali, co za jeden, bo jaką cholerę tutaj ma startować, przecież wiadomo, że nic to nie będzie. No i żadnej informacji, nic, cisza. Oczywiście w międzyczasie rozpoczął się mój słynny proces karny, który oczywiście będzie się toczył jeszcze długo, bo no już trwa kilka miesięcy, końca nie widać. To Gazeta Wyborcza o tym się bardzo interesuje i nawet byli tak grzeczni, że zadzwonili do mnie i zapytali: panie Marianie, jak my piszemy o tym procesie, to czy mamy wpisać Marian K. i robić na zdjęciu czarny pasek, czy nie? Mówię, no dobra, sukinsyny, piszcie Marian Kowalskie, bo i tak każdy wie, że to ja, i pokażcie moją gębę. Wiesz, ani nie jestem taki ładny, prawda, jak Bolesław Komorowski, ani nie mam takiej okazałej figury, jak jego małżonka, no to pokazujcie mnie tutaj, jak należy, jestem Marian Kowalski, niech was cholera weźmie. No to przestali pisać chwilowo o tym. W każdym razie, proszę państwu powiedzieć, że zwoływaliśmy wiele konferencji prasowych, na których pokazywaliśmy to, co mamy za zaoferowanie, czyli że uważamy, że uważam, że w Polsce powinien być system prezydencki, że ktoś powinien rządzić krajem. Nie tak jak ci premier, prezydent, nawet jak są z jednej partii, tak się kłócą, no bo każdy ma swój dwór do wykarmienia, to w najlepszej rodzinie można się wziąć za łeb. Jak są z wrogich obozów, no to Polska leży. To Polska leży. To tak rządzić się nie da. I system prezydencki, uważam, jest w Polsce potrzebny. No jak w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w każdym normalnym kraju to jeden chłop rządzi tym interesem, czy baba, tak jak w Niemczech, kanclerz tam jest, wiadomo, od rządzenia, ale ktoś musi rządzić państwem, a nie tak boksować się. Druga rzecz, podkreślaliśmy jasno, że Polska powinna się wycofać z konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Że Polska nie powinna się angażować po żadnej ze stron, żeby nie było. I to wiecie państwo, wcale nie dlatego, że ja mówię, jakimś jestem pacyfistą i się brzydzę wojny.
No gdybyśmy mieli 500 000 żołnierzy i broń jądrową, to proszę bardzo, to możemy tam wystawiać warunki, tak? Ale tu tak, armia rozpuszczona nie ma. Broni jądrowej nie ma. Jak broń zamówią na przetargu, to taka, że już jest przestarzała i jest bezradna wobec siły potencjalnego przeciwnika. Tak te niemiecka amunicja do czołgów jest bezradna wobec pancerzy czołgów rosyjskich. To broni nie ma. Teraz zamawiają te fagasy helikoptery we Francji. Pod Dublinem fabryka helikopterów, w Mielcu, w Łodzi. Tu z helikopterów można narobić, że każdy będzie fruwał do roboty helikopterem. Nie, francuskie. Bo trzeba powetować Francuzom stratę, bo nie sprzedali Rosji okrętów wojennych Mistrali. No to jak oni tam mają stratę, to niech Polacy płacą, tak? No to czyli przegrywamy tą wojnę na wiele sposobów. Jabłuszek polskich do Rosji wysłać nie można. Wieprzowiny nie można, bo Putin embargo nam wpakował. Oczywiście te towary tam jadą, ale drogą okrężną przez Białoruś i Kazachstan to wraca. No ale jest to o wiele trudniej. Czyli byłem zwolennikiem, żeby Polska przestała gadać o tym temacie, bo nie ma żadnych narzędzi do uprawiania polityki zagranicznej. Przede wszystkim wojska, a po drugie celu strategicznego. No co możemy zyskać na tym konflikcie? Ani odbierzemy Ruskim królewca, tak? No bo czym? Widłami? Nie da rady. Ani odbierzemy Ukraińcom Lwowa, tak? No bo teraz to sojusznik nagle się zrobił. Czyli lepiej się iść cicho, się nie odzywa. Nie. Bronisław Komorowski w radiu oświadcza, że Polska powinna dostarczać uzbrojenie Ukrainie. No, prezydent to mówi, no, w radiu. No to Putin tego słucha. No to jakim wali embargo na wieprzowinę 3 lata dodatkowo, no to co się dziwić? Jak to z nami tak, to on tak. I tak płacimy za gaz Rosji najwięcej w Europie. Polska. Najwięcej. Jeszcze im mało. Jeszcze im mało. Uznaliśmy, że konflikt ten jest nam całkowicie nie na rękę, zwłaszcza, że w Kijowie nie ma rządu propolskiego, tylko banderowski. Oczywiście. Tak są ci zbrodniarze, którzy... No ale słuchajcie państwo, ja wiem, że każdy naród musi swoją dumę budować na jakiejś historii. No trudna rada, tak jest, każdy chce wiedzieć, komu nogi wyrastają. Ale dlaczego nie wyrastają nogi banderowskie? A nie na przykład inna tradycja propolska? Jest przecież na Ukrainie tradycja propolska. Przecież w roku 20 był sojusz polsko-ukraiński, ataman Petlura. W Lublinie, w moim mieście, są groby żołnierzy Petlury. Ja tam chodzę i palę świeczki. Bo to byli tacy Ukraińcy, którzy nie chcieli Polakom źle. No tam był temat do pogadania, tak? Proszę bardzo, ale nie bandytów. Jeszcze, żeby to była jakaś taka partyzantka, jak tam w Polsce, że bili tam wrogów, bronili kobiety, dzieci, tak? No to nie była żadna partyzantka, przecież ci banderowcy nie wygrali żadnej bitwy ani z Niemcami, ani z bolszewikami. Oni się tylko pastwili nad kobietami, dziećmi, starcami. Pastwili. Ich okrucieństwo spowodowało to, że nawet Niemcy, będący ich protektorem, przecież Banderę posadzili do więzienia i to całe towarzystwo spacyfikowali, bo przerazili się ogromu ich podłości i zbrodni. To po co nam takie zuchy, skoro budują sobie dumę narodową na krzywdzie, na niewyobrażalnym mordzie w tej części świata. No tam gdzieś w jakimś, wiecie, w Rwandzie, gdzieś tam w Afryce, gdzie to chwytają za maczety jakieś plemienne wojny, no tam tak się zdarza. W Kambodży, gdzieś tam, ale nie w cywilizowanym świecie białego człowieka. A tu tak. Że było wiele powodów, żeby się w ogóle nie bawić z nimi w przyjaźń. I wiele, przepraszam, wątków gospodarczych poruszałem w kampanii, na przykład takich jak konieczność likwidacji ZUS-u, która to ta firma taka, wiedzą państwo, rzekomo zapewniająca bezpieczeństwo zdrowotne i na starość, to ta firma jest piramidą finansową już zbankrutowaną, która niszczy drobną polską przedsiębiorczość, otwierając drogę do ekspansji gospodarczej korporacjom, zwłaszcza ze starej Unii Europejskiej. Mówiłem rzeczy, o których w Polsce gadać nie wolno. No bo wszyscy wiedzą, że Ukraińcy nas kochają, że będzie premier i prezydent i demokracja jak diabli, że ZUS jest potrzebny, bo tam parę tysięcy dobrych posad można tym fagasom rozdać za grube pieniądze. No to Kowalskiego trzeba
zamilczeć. Efektem tego było to, moi drodzy, że jedyna moja obecność w mediach tych takich ogólnopolskich to był jeden wywiad z panem Gugałą w Polsacie, jeden. Cztery razy ekipa TVN-u jeździła za mną i za żoną po Polsce, kręciła materiał, cztery razy. Nie puściła ani razu. Raz w trójce tej, trójka info tej ogólnopolskiej, państwowej, miałem wywiad z panią Tadlą, no to ta dziewucha, co tam wyprawiała, sobie w internecie obejrzyjcie, bo to już naprawdę było śmiech na sali, nawet ci kamerzyści, którzy mi filmowali, to tam jakbyście państwo widzieli, jak się zwijali ze śmiechu, co tam się działo z tą prowadzącą, no to naprawdę pewna kompromitacja telewizji publicznej. No oczywiście miałem możliwość wystąpienia tylko w tej debacie tych 10 kandydatów, czyli 7 minut na całą kampanię w mediach. Taką mam demokrację. Zostaliśmy całkowicie zamilczani. Zamilczani, ale to był zamilczany tylko Ruch Narodowy i zamilczany był Marian Kowalski. Ale nie poglądy, które głosimy. Bo naszymi poglądami zaczęli się częstować inni kandydaci i puszczać je w eter. Jak oni to mówili, to ich pokazywali. Jak oni to mówili, to oni mogli mówić. A Marian Kowalski nie. Nawet pani Olejnik nam kiedyś powiedziała, że och, ona by chętnie zaprosiła Kowalskiego. Ten mówi, to co stoi na przeszkodzie? Proś mnie pani przyjadę. O, jeszcze jedna rzecz. Kiedyś mnie też zaprosili do Polsatu nieco wcześniej. Już byłem w samochodzie, jadę do Warszawy, telefon. Panie Marianie, jednak nie. No ujechałem 50 kilometrów, to w garniturze, żona zwolniła się z pracy. Nie, to nie, wracam do domu, tak? Czy oni z innym kandydatem by tak zrobili? No nie, no z Komorowskim to nie wiecie, jakie prowadzili wywiady. No, że on stał na tym krześle, a oni klęczeli, tak? Prawie tak było. I opowiadał niestworzone rzeczy. Demokracja w Polsce okazała się fikcją i farsą. Można wynaleźć sposób na produkcję złota domowym sposobem, ale i tak tego nie można ludziom powiedzieć, bo zamilczą, no i koniec, kropka. Nasz wynik okazał się poniżej oczekiwań z prostej przyczyny. Kto nie ma pieniędzy podatnika, my nie mamy pieniędzy podatnika, kto nie ma dostępu do mediów będących w rękach reżimu i oligarchów, czyli tych ogólnopolskich wszystkich, no to oni ludzie nie wiedzą. I szlus. I taki jest efekt wyborów. Ale co ciekawe, o ile przez ostatni ten właśnie sezon polityczny, czyli mówię od katastrofy smoleńskiej, lewica i te wszystkie tak zwane liberalne stronnictwa całkowicie się skompromitowały w Polsce i w zasadzie też nie błysnęli ani Palikot, ani pani Ogórek. To można powiedzieć, że lewica to w ogóle te wybory przeżnęła z kretesem, tylko znacznie drożej niż my, tak? Czyli lewicy w Polsce praktycznie nie ma, przegrali. No to jest jakiś sukces polityczny, nasz. I ta strona lewicowa, w zasadzie ta ławeczka jej się skróciła do zera. No na początku tam pani Anna Grodzka próbowała kandydować, tam jakieś... Tam, no nie kandydowała, bo pewnie jakby poszła do budynku telewizji, to by nie wiedziała, czy iść do toalety męskiej czy damskiej, to znacznie utrudnia funkcjonowanie, by się wycofała. Czyli ławeczka lewicowa użnięta do zera. Ale tak zwana antysystemowa, no to proszę bardzo, połowa kandydatów to byli tak zwani antysystemowi. No to tak ten mecz prowadzić jest bardzo trudno, bo wprawdzie to dobrze, że racja ma tylu przedstawicieli, że to tak już Polacy zaczęli myśleć, działać, zebrać podpisy każdemu z nas. No ale jak jest, wiecie, to taka długa ławka antysystemowych, no to i głosy się tak rozłożą, że z tego chleba nie będzie. No i nie było. I muszę państwu powiedzieć, że dla mnie szczególnie bolesne było to, że niektórzy ci kandydaci dokładnie używali moich sloganów wymyślonych przeze mnie, nawet będących w tej książce, jak tam państwo śledzili to wszystko, to nawet znajdą państwo takie wyrażenia, zwroty, które ja sobie sam ukułem, używałem. To oni z tym jechali i tam ich pokazywali w TVN, i w Polsacie, i u Kuby Wojewódzkiego, i tam, gdzie się dało, to oni szli z tym. I dało radę. No, to jest gorzka satysfakcja, że to, co się swoimi, jak to Jan Pietrzak mówi, ręcami robiło tyle lat, no to ktoś inny skonsumował. Trudno.
Trudno, niech będzie i tak, ale wiedzą Państwo, że szykują się wybory do Sejmu, czyli takie prawdziwe wybory. Bo na prezydenta to wystarczy jeden facet, czy pani. I tutaj można wszystkie ręce na pokład, tam jednego figuranta to można obejść po Polsce i pokazać i tu i tam, no to już tam starczy i zdrowia i pieniędzy, ale do Sejmu, no to niestety. Wiadomo ile jest okręgów, wiadomo ile trzeba nazwisk, no to ponad 400 osób trzeba mieć takich, co nie przyniosą wstydu, jak przyjdzie dziennikarz. No to tak się nie da. Kandydata na prezydenta to można, wiecie, w ciągu tygodnia pokazać, ale 400 czy 500 gorzej. I o ile Ruch Narodowy przez te 5 lat swojego funkcjonowania jako stronnictwo społeczne, potem polityczne, oczywiście, jak mówiłem, dopracował się struktur terenowych, czyli my nie musimy, prawda, dawać ogłoszenia w gazecie, że oj, tam kto będzie pilnował komisji, kto będzie zbierał głosy, zgłaszać. I my to mamy, no zrobione ciężką robotą, bo jeździłem po Polsce, tłukłem się parę lat. Nie tylko ja. Ale inni kandydaci struktur nie mają. No to teraz mogą im nawpuszczać takich kandydatów, że jak już ta lista będzie wyprodukowana, to z tego kandydata, którego naród ma kochać, to się okaże, że to jest banda łajdaków, jak media to odpowiednio przyszykują. I tu jest ból. Na dzień dzisiejszy pakiet kontrolny jest w ręku pana Kukiza. I tego nikt nie kwestionuje. Dostał największe poparcie. 20% to nikomu się z nas nie śniło, że kiedykolwiek ktokolwiek z reszty tych kandydatów antysystemowych zbierze. Dostał. Piłeczka po stronie pana Kukiza. No, partii nie ma. No to tak, jak mówię, parę tygodni zostało. Ułóż listę z ludzi wiarygodnych. Przyjdą dziennikarze i zapytają, no idziecie do Sejmu, no to co, chcecie kary śmierci czy nie? No jeden w Krakowie powie od Kukiza, że nie chce, w Gdańsku powie, że chce, no to powiedzą się, decydujcie, tak? To różnie może być, tak nie można. Liczę więc na to, że wkrótce dojdzie do jakiegoś konkretnego przedstawienia zasad współpracy, albo że nie będzie takiej współpracy, nie wiem, bo Ruch Narodowy na pewno będzie kandydował, na pewno będzie startował. Kwestia, czy sam, jak chcą niektórzy nasi działacze, czy w jakimś większym porozumieniu, jak chcą inni nasi działacze i wielu zwolenników. Ale wiedzą Państwo, że ułożenie listy do Sejmu przy tej ordynacji, no to jest delikatna robota, bo ktoś musi być pierwszy, ktoś drugi, ktoś trzeci, ktoś czwarty, ktoś ostatni. No to już się okazuje, że to jest rywalizacja między pierwszym a drugim, drugim a trzecim i to jest rywalizacja o życie. Już tam nie chodzi o ideę, bo wiecie, no ktoś się angażuje, no to chce mieć narzędzie do działania dalej w polityce. Nie wiem, że to jest złe. Odwiedzam się z posłem, ma immunitet, parę złotych na biuro, to można realizować politykę. My tak dłużej nie damy rady, że tak powiem, za własne pieniądze, bo jeszcze wątki osobiste poruszę później, jeżeli będzie taka konieczność. Więc, moi drodzy, ułożenie listy jednej, własnej, to jest naprawdę trudna robota. Ale ułożyć listę koalicyjną tam z dwóch jakichś tam partii, albo z trzech, albo z czterech, albo i pięciu antysystemowych, no to jak ktoś to zrobi i tam nie polecą wióry, no to żywcem powinien rzeczywiście pójść do nieba, bo to jest według mnie bądź co bądź praktyka, rzecz niezmiernie trudna. Ja bym chciał, żeby pan Kukiz miał tyle zdolności i samozaparcia, mu się to udało. Chciałbym, żeby tak było, żeby ludzie byli i w Krakowie, i w Gdańsku, i gdzieś tam na tyle skłonni do kompromisu, żeby się dogadali, żeby nikt się nie obraził, żeby nikt nie walnął drzwiami, tak, żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji. Nie wiem, co będzie i jak tylko wrócę stąd do Polski, to w ciągu tygodnia trzeba będzie doprowadzić sytuację, że wszyscy kandydaci tak zwani antysystemowi muszą powiedzieć, albo idziemy razem, albo osobno. Kto z kim, jak i już i idziemy na wybory jesienne, bo się okaże, że mało czasu. Mało czasu. Najciekawsza sytuacja jest taka, że Państwo wiedzą, że obóz władz dzisiejszy, no tam się gotuje. No bo do tej pory to oni tam byli pewni, że naród ich kocha, tak? Naród im płacił 20 milionów rocznie na działalność polityczną, oprócz diet poselskich i tych złodziejstw przy przetargach, to mieli z czego robić politykę. No ale teraz sondaże pokazują, że popularność Platformy Obywatelskiej
zmniejszyła się o połowę. No, to jak w jakimś okręgu było 5 posłów, tam wszyscy byli w jednym budynku, na jednym piętrze mieli biura, jedna sekretarka, tam jedno ksero, tam się kochali i było dobrze. No tak się okaże, tam 3 z nich wyleci z tej roboty, no to zacznie być niemiło na korytarzu, tak? W tej robocie będzie ciasno. I zaczynają wychodzić na świństewka, no bo jeden drugiego chce teraz tam wysadzić z siodła. Tak platforma ma, no taki stworzyli system, to mi nich nie żal. I zaczynają tam, a to kogoś wyrzucą, a się okaże, że tam znowu ktoś coś spaskudził, no to znowu dziennikarze napiszą, to znowu im tam sondaże spadną, to znowu trzeba będzie skrócić ławeczkę, także nam się będzie gotowało teraz na te jajka na twardo w platformie. No i bardzo dobrze, niech sobie świnie łby urywają, ja bym to bez przerwy tylko kręcił na żywo w internecie, niech to będzie, co oni robią. Bo państwo wiedzą dobrze, że to, co oni mówią, to w taśmach prawdy poszło. I co było najciekawsze w tych taśmach prawdy ubiegłorocznych, to było to, że w zasadzie ci ludzie przemówili ludzkim głosem. Się okazuje, ci z Platformy, to oni tak samo mówią, jak zwykli, wiecie, amatorzy taniego wina spod sklepu, tak? Hipokryzja. Podobnie kombinują, że to nie są tacy dżentelmeni w tych angielskich krawatach, tylko zwykłe prostaki chamskie, którzy lubią się nachlać, to najlepiej za cudze pieniądze. Powiedzieli, co myślą o Polsce generalnie, no to tego, ale oni się bronią w jakiś sposób. Nie to, że nikt nie powiedział, że wiecie, nachlałem się i przykro mi, że mówiłem bzdury. No świnia, jestem głupia, nie będę pił, przepraszam państwa. Żaden się nie klepnął we własnej piersi. Tylko mówią tak, podsłuchy były nielegalne, wobec tego nie mogło być dowodem obciążającym. No to my tak nie będziemy, wiecie, w takie pejsate metody się bawić, że tam co legalne, nie. Na to są podsłuchy, żeby były nielegalne. Jakby były legalne, to by nie były podsłuchy, tak? To oni z nami próbują rozmawiać jak z dziećmi nadal. Także moi drodzy państwo, widzą państwo w ciągu ostatniego sezonu politycznego ilość partii mających szansę wejść do Sejmu zmniejszyła się realnie o połowę, bo nawet 3 będące w Sejmie prawdopodobnie nie wejdą. Żadne nowe zbytnio nie powstaną jako takie porządne byty polityczne, tak? Poza Warszawą. Czyli rynek polityczny się skraca. No jak mówię, na prezydenta to można było wystawić i 100 osób, no bo 100 osób będzie w Polsce. Ale 100 nowych partii się nie powoła. Czyli scena polityczna się tak mocno zawęża i niezależnie od jakichś tam sympatii czy sentymentów politycznych, generalnie cele polityki Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, takie wiecie, większe cele, tak, orientowanie się na Unię Europejską, na NATO, stosunek do Rosji i Ukrainy, są takie bardzo zbliżone wartości, tak? Generalnie to są już partie takie kadrowe, mocno żyjące z uprawiania polityki. Raczej tam mało kto wie, ile bułki kosztują w sklepie, no bo to już są ludzie, wiecie, którzy żyją lepiej i wyżej za cudze pieniądze niż zwykli ludzie. Ale ta scena polityczna jest mocno taka już niereprezentatywna. I albo Polacy uzyskają możliwość reprezentowania swoich poglądów, swoich interesów w polskim parlamencie drogą demokratyczną, albo, co nie daj Boże, będzie coraz goręcej na ulicy. Ja muszę państwu powiedzieć, że prawie nas tam podejrzewają o to, że są na ulicy agresywnie, że tam dochodzi do różnych rozrób z naszym udziałem i tak dalej. Ale ja nie wierzę w zdolności rewolucyjne. Nie wierzę, no nie wierzę, bo żadna rewolucja nigdy w świecie się nie udała, jeżeli w jej zwycięstwie nie było zainteresowana część służb mundurowych dawnego systemu. No bo i w Rosji bolszewickiej to tam się oficerowie przewerbowali, i we francuskiej tam wielu arystokratów uważało, że temu królowi warto łeb obciąć. No, ktoś musi być zainteresowany, co ma dostęp do informacji i potrafi rządzić. No musi tak być. Wtedy rewolucja może się udać. Dlatego w Polsce raczej rewolucji nie będzie. Jakieś takie akcje uliczne, tam zajmowanie PKW, tam jakieś krzyki, śmiechy, to będzie, ale to nie będzie żadnych chleba politycznego. Dlatego uważam, że trzeba budować jakość polityczną, realną, z programem, ze strukturami, z ludźmi, którzy nie za 5-12 będą kandydatami, ale będzie wiadomo, kto się nadaje do roboty. No a tu Andrzej fajnie powiedział, no Marian Kowalski, a już ma 50 lat, a jeszcze nie zdradził, to najwyższy czas, tak? No to ja nie idę na to. Ale ciekawsze jest to, że proszę państwa, niektórzy rzucają takie pomysły. Pomysły, żeby na przykład
do nowego Sejmu zrobić takie kryterium wiekowe, że tam powyżej 45 roku życia, żeby nie brać na listy. No ja mówię, no dobra, ale jakie macie gwarancję, że ktoś, kto ma dzisiaj 25 lat, no nie wywinie wam fikołka? No żadne. No to już większe gwarancje, że taki, wiecie, no dziadek jak ja, co 50 lat robi za swoje, znaczy mam 50 lat, 25 lat się awanturuje za swoje, no to prędzej ja nie zdradzę, jak już nie zrobiłem tego, to widać, że nie mam skłonności do wiecie, nabijania sobie kabzy i do noszenia zegarka za 20 tysięcy jak minister Nowak. Ja bym w ogóle wprowadził takie kryterium, kto najdłużej działa publicznie, miał różne przykrości z policją, z sądem i robił awantury uliczne, a to w obronie Radia Maryja, a to przeciw Unii Europejskiej, a to tam za czym, nie pamiętam za czym, no za cholera wie czym, już nie wiem ile razy awanturowałem się po ulicach, sam malując transparent, sam idąc przeciwko tam różnym sukinsynom, no to dlaczego ja mam nie kandydować, skoro chyba wszyscy wiedzą, jaki katalog wartości ja reprezentuję. No to jak pójdę do Sejmu, no to nie będę od razu za aborcją, bo mam 12 tysięcy złotych miesięcznie więcej. No nie będę. Może to komuś podobać albo nie, ale Marian Kowalski nie będzie za. Marian Kowalski nie będzie za tym, żeby Unia Europejska dalej robiła z Polaków parobków Europy. Marian Kowalski jaki nie będzie. Bo ja miałem takie propozycje już przez te wiele lat bycia w działalności publicznej, że gdybym skorzystał choćby z jednej z nich, to naprawdę nie musiałbym do państwa jechać, że tak powiem, na zaproszenie pana Stanisława czy Andrzeja, bo mi było stać za swoje, jeszcze bym was zaprosił na kolację gdzieś do lokalu tutaj, bym było stać, a tu nie. Dlatego też nie chciałem tu nikogo agitować, ale wiem, że na pewno państwo doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja w kraju, przecież macie rodziny i tutaj jesteście w kontakcie, macie internet i to wszystko. Ale będę się upierał, moi drodzy, co do jednego. Że tylko Ruch Narodowy, niezależnie od tego, jaki osiągnął wynik, jaki ja osiągnąłem wynik arytmetyczny w tych wyborach, jest siłą, która może dać szansę na realną zmianę w Polsce. Jeżeli będziemy mieli wsparcie szeroko rozumiane, bo wielu z nas działa od wielu lat społecznie i politycznie, nasze poglądy są wypisane nie tylko na piśmie, ale nie będę zdejmował koszuli, ale na naszym ciele, bo to jest, wywodzimy się z takiego środowiska, które kiedyś hasła patriotyczne tatuowało sobie na własnym ciele i to nosimy pod koszulą. Tacy byliśmy, tacy jesteśmy. I my nie zmienimy poglądu, bo dla nas najważniejszą rzeczą jest to, żeby, tak jak mówił Andrzej, żeby Polacy po pierwsze mieli własne państwo, a nie byli jakimś popychadem Unii Europejskiej. Musimy mieć własne państwo. Czyli mieć własne państwo musi być klasa polityczna, która rozumie, że Polacy powinni być rządzeni we własnym interesie, wyłącznie we własnym interesie. Każdy, kto ma polski paszport, powinien czuć się reprezentowany przez polską władzę. A nie tam, że polska władza reprezentuje interesy tam Kijowa, tam Brukseli, cholera wie kogo, Tel Awiwu, tam. Nie. Polski paszport się liczy. I co podkreślamy w tej kampanii, moi drodzy, i to muszę powiedzieć teraz, to tylko my rzucaliśmy hasło takie, że jeden naród ponad granicami. Ja to mówię, jeden naród ponad granicami. Bo z jednej strony uważamy, że nie wolno do Polski sprowadzać rozmaitych uchodźców z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Nie wolno, bo nie będzie nic to dobrego. Bo Polacy z dawnego Związku Radzieckiego niejednokrotnie muszą być ewakuowani, zwłaszcza z Ukrainy. Jeżeli potrzeba ludzi do Polski, to stamtąd. Tych, którzy przynajmniej wiecie, no, wiedzą, którą ręką się przeżegnać, no, to już coś. I już tam pamiętają, że babka była Polką. To już coś. A z drugiej strony, to jesteście państwo wy. Polacy, ja nie mówię Polonia, bo to dla mnie to jakieś takie słowo wymyślone za komuny. Polacy, którzy żyją na tak zwanym Zachodzie. Którzy... Wielu z nich osiągnęło sukces finansowy, gospodarczy, taki, owaki, życiowy w dotychczas normalnych krajach. Powiem dotychczas, bo tu też wiecie, że się robi ciepło, nie? Dotychczas normalnych. I wiecie, co zrobić, żeby Polska była krajem rozwijającym się, do którego warto uciekać, tak jak wy czy wasi rodzice uciekali do Kanady, czy do Stanów, czy do Australii. I to jest wartość. Że Polska ta będąca dzisiaj w tym rozkroku, w środku Europy, w doskonałym położeniu, z takim potencjałem,
odzyskała, uratowała Polaków ze wschodu, z drugiej strony, żeby skorzystała z doświadczenia, wiedzy i z kapitału Polaków z zachodu. Bo po co mamy zaciągać kredyty w bankach, tak? Na lichwiarskie procenty, żeby otworzyć firmę. Skoro wielu z was ma jakieś oszczędności, pieniądze, potrzebę, sentyment, nie wiem. Ale to, co podkreślam, gdziekolwiek jestem, zwłaszcza na zachodzie. Odradzam Polakom z zachodu, z pieniędzmi, dziś inwestowanie w Polsce. Odradzam, bo wielu was może namawiać. Tylko pamiętajcie, do tego was namawiają złodzieje i oszuści. Nie róbcie tego. Jak Polska będzie normalnym krajem, wtedy możecie podjąć ryzyko. Jak będzie wiadomo, że polski urzędnik ma wam pomóc, ma być wam wdzięczny, że wracacie do kraju. Jak polscy politycy będą widzieli w was siłę prorozwojową dla całego narodu. Wtedy tak, dzisiaj nie. I to hasło, jeden naród ponad granicami, ja szczególnie pielęgnuję. Uważam, że Polacy nie są narodem gorszym od innych, nie są Polacy narodem głupszym, nie są Polacy narodem, który nie potrafi funkcjonować, funkcjonuje wszędzie. Wielu osiąga, sukces robi kariery. Ale Polska powinna być tym miejscem, gdzie to właśnie w Polsce Polacy robią kariery, w Polsce zarabiają forsę prawdziwą i budują dobrobyt, przyszłość i dumę narodu. I taki jest cel tej naszej walki i pracy Ruchu Narodowego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, zapraszamy do pytań. A ja przy okazji, jak zawsze, przypominam, że oczywiście spotkania wszystkie, które organizujemy, są darmowe. Jeżeli natomiast ktokolwiek chciałby wesprzeć pana Mariana, w 100% te pieniądze są dla niego. Ja puszczę tutaj po prostu koszyk. Także byłbym bardzo zobowiązany. No i zapraszam do... Proszę bardzo. Tak, mamy tutaj mikrofon. Proszę bardzo. Wszystko jest? Nie, ja, bo tak, ja, to tutaj jest pan, ale ja przepraszam jeszcze, pani tutaj, jest pani taka, która jest na emeryturze i ona wcześniej do mnie podeszła i tak prosiła, żebyś Marian wyjaśnił tę sprawę ZUS-u, bo wiele ludzi mówi, no tak, zlikwidować ZUS, a ja biorę ZUS-u emerytury, że to tak brzmiało, jakby chciał odebrać komuś i wpuścić, nie wiem, po śmietnikach. Proszę bardzo. Oczywiście, bardzo dziękuję za to pytanie, bo uważam je za bardzo ważne. Otóż ZUS dzisiaj już zbankrutował. Wiedzą Państwo, że ZUS, żeby wypłacać dalej emerytury, bierze pieniądze z budżetu państwa, nie będę strzelał, ale grube miliardy rocznie, żeby wypłacać. To jest bankrut dzisiaj. Ja dostałem, proszę Państwa, taką symulację z ZUS-u, że jeżeli dożyję, tam padło takie zdanie, jeżeli dożyję, to po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej, bo prowadziłem własną działalność gospodarczą, dostanę, no i ktoś zgadnie ile? 400 zł. To jest znaczy 1000. Przynajmniej. To już tak. Proszę Pan, ja się Pan dawno w Polsce nie wiem, to stąd ten dobry humor. Proszę Pana, 400 zł. Dzisiaj taki przedsiębiorca mały, który prowadzi, powiedzmy, stragan z zieleniną, czy jest szewcem, czy mechanikiem samochodowym, musi zapłacić miesięcznie 1100 zł ZUS-u. 1100. No, ta inwestycja prowadzi do tego, że 1100, no to jak ktoś handluje tam marchewką, czy reperuje buty, to on zamyka ten interes. Przybywa bezrobotny. Sam ZUS ma doskonałe budynki, piękne biurowce we wszystkich miastach Polski. 300 limuzyn służbowych, rozmaite ośrodki rekreacyjne, no duży majątek. I podkreślam, nie daje żadnego bezpieczeństwa socjalnego, właśnie najbiedniejszym. Bo jak zbankrutuje, to koniec. Oni płacą tyle, ile wygłosują w Sejmie. Bo przecież zwróćcie uwagę Państwu.
to głosowanie w sprawie otwartych funduszy emerytalnych, OFE, które polegało na tym, że posłowie w ciągu jednego dnia pieniądze z prywatnych, otwartych funduszy emerytalnych ukradli i przesunęli do ZUS-u. Obrabowali prywatne konta emerytów na rzecz ZUS-u. No to znaczy, że tam żartów nie ma. A co mogą jeszcze obrabować, jak już nie ma OFE? No to z roku na rok szansa na wypłacalność emerytur będzie malała. Podnieśli wiek emerytalny o 2 lata. Znaczy o 2 lata w najlepszym przypadku, bo niektórym o 10. Te 2 lata to nieprawda. Zależy, czy kobieta, czy mężczyzna, tam co robiła, bo tam są różne grupy zawodowe, to 2 lata to największy lajt. Czyli w ciągu jednego roku okradli OFE i podnieśli wiek emerytalny. Znaczy, że ZUS nie ma pieniędzy. Dlatego trzeba go zlikwidować i wprowadzić syndyka, takiego, który zabezpieczy majątek. To nie ma być likwidacja, że niech każdy bierze tam komputer pod pachę i wieje. Nie, 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 to tak się nie będzie bawić. To tak było do 25 lat temu, że nam rozkradali, co się dało. Tu trzeba syndyka. Niech zabezpieczy, niech powie, ile to jest warte, niech dysponuje tym majątkiem celem stworzenia funduszu emerytalnego, niezależnego od polityków. No, te biurowce coś są warte, te samochody coś są warte, tam są tysiące komputerów, tam tysiącom ludzi się płaci pensje. No, tym urzędniczkom nieszczęsnym tam się guzik płaci, ale tym prezesom się płaci grube tysiące miesięcznie. Z nadania politycznego fagasom, którzy nie mają pojęcia o tej robocie. To trzeba tę dziurawą beczkę zatkać szybko, bo zniszczy wszystkich i nie dostaną niczego. Dlatego my proponujemy stworzenie czegoś takiego jak przejściowo emerytura obywatelska, czyli równa dla wszystkich, wypłacana z budżetu państwa bezpośrednio. Dlatego nie trzeba utrzymać molocha takiego, który tam przedsiębiorcom zagląda do kieszeni co miesiąc, wysyła kontrolę, każe się rozliczać, składać deklaracje. To będzie wiadomo, każdy dostaje tam po 1300 zł i koniec. Ale coś. No są jeszcze przywileje emerytalne dla dawnych funkcjonariuszy komunistycznych. Ci biorą grube tysiące. I ja pominę generała Kiszczaka, który bierze pieniądze resortowe, a jak państwo wiedzą, wojsko nie było zusowane, czyli oni biorą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Czyli jak jest 2% z budżetu z PKB na armię, to połowa z tego jest na emerytury dla generałów komunistycznych, co wprowadzali stan wojenny. Takie są relacje. A ZUS jest bankrutem, podkreślam, trzeba go zniszczyć, rozwiązać, prowadzić emeryturę obywatelską, póki jeszcze coś jest, ten majątek spieniężyć w prawdziwych pieniądzach albo czerpać z niego zyski, na przykład z wynajmu biurowców, niech syndyk się martwi, tak? Ja się nie muszę tym interesować, są fachowcy. Ale uważam, że docelowo trzeba doprowadzić sytuację, żeby każdy obywatel sam decydował, czy, ile, gdzie ma odkładać na emeryturę. Czy zwróćcie uwagę, dopóki nie było systemu tak zwanych emerytur państwowych, to nawet ludzie z najmniejszych wiosek, tak jak moi dziadkowie spod Lublina, jak się sprzedało tam krowę czy świnie, to co się robiło? Dokupiło ziemi, lepsze maszyny, wysłało dzieci do szkoły, tak? Rozwijała się gospodarka. Kto był w mieście, miał warsztat, sklep, to inwestował w tą firmę. Powstawały z warsztatów fabryki, ze sklepów sklep, ze sklepików sklepy, tak? Z warsztacików tam jeszcze większe. Rozwijała się gospodarka, dawała miejsca pracy, bo kapitał był w kieszeni. A gdzie kapitał pompowuje ZUS między innymi? Nie ma kapitału. Wielu przedsiębiorców, żeby zapłacić podatek co miesiąc, idzie do banku po kredyt. Do tego doprowadziły te sukinsyny polską gospodarkę. Dlatego ZUS trzeba zlikwidować, bo wszyscy zdechniemy w poniewierce. Niech każdy albo sam się ubezpiecza, gdzie chce, albo inwestuje w własną firmę, coś kupuje, dolary, złoto, nie wiem, każdy wie, co chce kupić, jak ma oszczędności, mieszkanie niech wynajmuje. No coś tam ludzie zrobią z poforsą. Przecież tylko komuniści uważali, że ludzie to durnie i najlepiej się odebrać im wszystko i trzymać za drutami kolczastymi. Ja żadnym komunistą nie jestem, uważam, że ludzie sami najlepiej o siebie się zatroszczą. I tyle mam do powiedzenia w kwestii ZUS-u. Proszę bardzo. Ja mam takie, moje nazwisko Roman Rykaczewski. Ja mam takie pytanie trochę natury politycznej, międzynarodowej. Swego czasu pan Bosak udzielił wywiadu z bodajże do rzeczy, albo uważam, że, nie pamiętam dokładnie, to było chyba 2 tygodnie temu. I dziennikarz prowadzący tak jakby naciskał go, żeby się przyznał, że jest
że popełnia błąd, bo jest obojętny w sprawie Ukrainy. No bo przecież Putin oczywiście zaatakował i tak dalej. I co pan sądzi o Putina? A on mówi, panowie, nie demonizuj mi Putina. On prowadzi politykę swoją, dla swojego kraju. I ten dziennikarz tak jakby, taką bywa presję, że pan Bosak jakby się zaczął wycofywać z tego. Wie pan, to trzeba też uważać. Jeżeli jest za, albo jest, albo nie jest, albo się nie wycofuje. Druga sprawa, może o Smoleńsku, takie mam przemyślenie. Oczywiście Rosjanie prowadzą swoją politykę, nawet z tym wrakiem. Bo jeżeli mogło być tak, że to zrobiły nasze służby, to Rosjanie doskonale o tym wiedzą. No i mają na nich haka, prawda? Żeby, jeżeli to ujawnimy, no to wy polecicie. Więc czy nie jest tak, że cała ta osłona z tym wrakiem i tym wszystkim nie jest sprawą naszych służb, żeby to raczej krzyczeć o oddajcie, ale właściwie to nie oddawajcie. No i mam jeszcze takie pytanie, czy nie można by zrobić coś takiego, żeby ten ruch opozycyjny, no bez pana, albo też bez PiS-u, zrobić razem z Korwinem, z Narodowcy i ewentualnie KNP, UPR i bo z panem Kukizem to ja też nie jestem taki pewny, jak to wyjdzie. Czy mógłby pan to jakoś skomentować? Za dużo może było, ale nie wiem, czy potem będę miał okazję. Dziękuję. Proszę pana, no w sprawie Putina, no to tu nie ma żadnych dwuznaczności. No. Facet zobaczył, że można grać na nosie całemu światu, to gra, co sobie będzie żałował. Za to mu rosyjski podatnik płaci, żeby grał na nosie innym. No to gra, no. No nasi też powinni grać na nosie innym, skoro im Polacy to płacą, ale oni nie. No i proszę pana, ja nie czytałem tego wywiadu Krzyśka, bo wie pan, tutaj akurat się wybierałem, zresztą miałem różne tam perypetie swoje zawodowe. Nie czytałem tego wywiadu. Ale nasze stanowisko jest jednoznaczne. No, my nie będziemy z Putinem robić rozbioru Ukrainy, bo tam, proszę pana, z Rosją takie interesy, to się mogą kulawo skończyć. Tego dnia rozbierze Ukrainę, a potem powie, o, Polacy faszyści, to ja dalej jadę. No to nie, lepiej uważać, zwłaszcza, że podkreślam. Gdybym ja miał 500 000 żołnierzy i broń atomową, to ja mogę, wie pan, tam próbować różne historie, ale na razie to ani broń atomowej, nie powiem, że nasz wywiad, nie wiadomo komu służy, wolałbym nie angażować naszego krajowego wywiadu w takie delikatne operacje, bo się jutro obudzę, wie pan, w całkiem innym końcu świata i to nie w charakterze gościa publiczności, tylko w więzieniu gdzieś na Syberii. Także, wie pan, nie, lepiej nie pyskować, bo wie pan, z widłami na słońce to lepiej nie. Spokojnie. No ale kwestia tej koalicji, proszę pana, no ja mówiłem, że to jest śmiertelnie trudna sprawa, bo pakiet kontrolny dzisiaj jest w ręku pana Kukiza. No to on tu może zapraszać albo nie, no co ja mu zrobię, tak? Tylko już widzi pan, że wczoraj Korwin-Mikke został wyautowany z tej dużej koalicji. Już tak, nie będę gadać, no z tego co wiem, to chodziło o to, że to kryterium wieku ma obowiązywać. No to kto tam, proszę pana, z partii Korwina ma kandydować, co go ludzie znają? Tam nie ma drugiego Korwina, no. Jakie zrobić kryterium wieku w partii Korwin? No tam, niech pan poda jedno nazwisko działacza, który tam jest znany więcej niż serce osób. No to wiadomo, że nie dostanie żadnego głosu. To jest metoda na wycięcie tych ludzi z list. Trudno. Ja podkreślam, jestem człowiekiem, który ma taki wiek i doświadczenie, że trudną decyzję, to wolę poczekać do jutra, jak mi emocje opadną. No i nie podejmuję decyzji pochopnych. Zobaczymy, co będzie. Trzeba bronić swoich racji. Nie może być takiej sytuacji, że wie pan, będzie mowa o szerokiej koalicji, a się okaże, że na liście są kandydaci jednej strony. No bo to będzie podżyrowanie weksla in blanco. Ja na taki interes nie pójdę, bo jak już mamy, że tak powiem, dawać gębę, to ja wolę dawać swoją, a nie tam za kogoś ręczyć, kto wywinie mi fikołka. No nie. Zobaczymy, ja wrócę, zobaczę, kto tam z kim gada i o czym. Wola może była koalicja programowa, czyli no wiadomo, każdy ma tam swoje priorytety, że tam zrobimy to i to w ramach, że tak powiem, możliwości parlamentu. Tylko wie pan, i tak będzie większość PiS pewnie, no to lepiej by było, gdyby wreszcie Prawo i Sprawiedliwość
rozejrzało się dookoła i doszło do wniosku takiego. Żeby coś w Polsce zmienić, to trzeba mieć sporą ilość głosów w Sejmie. No nie tam, że proszę pana, połowę. No to za mało. Tu dobrze mieć tam te 2/3, czy tam 3/5. No takie, żeby już można było zrobić dużo. No sam PiS tego nie będzie miał, choćby nie wiem co. No trudna rada, tak się nie da. Wobec tego powinien sobie, jak nie może dobrać sobie koalicjanta, no bo wiadomo, z PiS-em nie bardzo ktoś chce gadać, a nie bardzo miałby kto gadać, no bo tam, jak mówię, ilość tych partii biorących Sejm się zmniejsza, to ewentualnie PiS powinien sobie wyhodować opozycję, którą wciągnie do Sejmu. Wie pan, opozycję. I powtórzyć wariant węgierski. Gdyby PiS miał to połowę Sejmu, Ruch Narodowy czy jakaś koalicja antysystemowa, tam też coś, no to PiS mógłby grać tak ze światem. No słuchajcie, lepiej zróbcie to, co my prosimy, bo jak nie, to ci wredni narodowcy, jak dojdą do władzy, to dopiero wam pokażą szkołę. Tak jak na Węgrzech. I realizować bardziej radykalny program. I prezydent by nie zginął, bo by drugi był bardziej skrajny. No by powiedział, no tak, lepiej mi tutaj jedzcie z ręki, bo przyjdzie Kowalski do Dureń straszny, zrobi wam bigosy. Lepiej nie, tak? Wtedy można realizować cele polityczne. Ale jeżeli będzie, wie pan, PiS miał opozycję jakąś tam taką, która go będzie ciągnęła w dół, czyli lewaczyła go, czy tam, prawda, liberalizowała, no to on będzie im nadskakiwał, czyli nie zrealizuje swojego programu, się skompromituje i odejdzie w niesławie. Czy lepiej mieć kogoś takiego, kto kuje w tyłek, ale idzie się do przodu, niż ściąga za łeb w dół. Prawo i Sprawiedliwość bierze 14 milionów złotych, nie wiem ile biorą dolarów, tak mi się chlapnęło tylko i od kogo, dotacji na partię polityczną. To fura forsy. Oni mogą sobie zaaranżować takie zaplecze polityczne poza swoimi szeregami, że w Sejmie będą mogli zrobić wszystko. Ale to trzeba polityków, a nie dupy w głowę. I tyle. To mi się spodobało. Proszę bardzo. Bardzo. Proszę pytania. W sumie dwa pytania. Pierwsze pytanie jest, powiedział pan, że Kukiz nie ma struktur, adegra. Drugie, z drugiej strony, pan ma struktury, a nie uzyskał tego, co Kukiz. Czy może pan odpowiedzieć, gdzie jest ta zależność i dlaczego tak nie było, jak pan myślał? A drugie pytanie jest, pan jest skory współpracować z Kukizem. I skoro on nie ma struktur i nie ma programu, a jest 20% na 20% na rynku, że tak powiem, jak pan to wytłumaczy? Bardzo prosto. Otóż pan Kukiz miał to szczęście, że był bardzo często zapraszany do telewizji różnych. I to nie tylko do programów politycznych, ale do rozrywkowych. No to tak jest, jak ludzie kogoś widzą w telewizji, to wiedzą, że on istnieje, tak? Jak kogoś nie widzą, to nie wiedzą, że istnieje i trudna rada. I myślę, że te wartości mogłyby się uzupełnić. Kukiz, facet znany, z dobrym wynikiem wyborczym, tak? Pokazywany w telewizji, mógłby wspomóc swoje działania polityczne organizacją, która no wprawdzie nie jest puszczana do telewizji, tak? Albo jest puszczana rzadko, no ale ma struktury. No już proszę pana, bo to się wspaniale uzupełnia. Ja podkreślam, nie chciałbym nikomu tutaj krzywdy, ani żeby ktoś tam nie mógł realizować celów politycznych, tylko bądźmy realistami. Wie pan, ja wiem, co jest tak naprawdę zmorą polskiej polityki. No to, że jednak wygrywa ten, kto ma pieniądze i media. No inaczej się nie da. No. Bez pieniędzy, bez mediów, to może pan być złoty człowiek. A nic panu, nikt się o panu nie dowie, oprócz grona znajomych i tam kumpli z wojska, no nie. Teraz wie pan, dlaczego tam tych celebrytów pokazują. No, znany aktor gra w 5 serialach w Polsce. Przed południem gra gangstera, w południe lekarza, wieczorem gra księdza, na noc gra, proszę pana, tam kominiarza, tak? Czy dobrego ojca rodziny, gra. No i tam go towarzystwo ogląda, że to fajny koleś, tutaj łapie bandytów, tam jest dobrym bandytą, tam komuś usunął zdrową nerkę, co się rzadko w Polsce zdarza, tak? I tam i księdzem, co jeździ rowerem. No to taki aktor potem jak przed wyborami powie, o, no ja głosuję na tego pana X czy Y.
No to naród to rozumie, a nie tam będzie o ZUS-ie, tam słuchał Kowalskiego, co ja będę pół godziny o ZUS-ie. On wie, że aktor X to tam będzie głosował na tego, a to ten aktor to jest dobry ksiądz, albo dobry lekarz, to jest tarczy. No tak rozumują ludzie. Proszę Państwa, no wiecie dobrze, że w sobotni wieczór przy ładnej pogodzie to spotkanie polityczne, to w Polsce też nie przyjdzie 2000 osób. Choćby tam przyjechał nie wiem kto. No to jest tam grupa takich jak my, ludzi, którzy mają doświadczenie życiowe, reagują jakoś emocjonalnie na hasło Polska, coś tam w duszy gra, jak hymn leci po meczu piłkarskim, to się łezka kręci wokół. No niektórzy tak mają, no. Tylko to jest, nie waham się powiedzieć, elita narodu. Elita. A jeszcze jak gotowa jest, tak powiem, ponosić koszta, czyli angażować się, czy dawać forsę, czy coś, nie wiem, na samochód na kampanii, zawieźć, zapłacić za hotel. To jest elita. Reszta, no to co robi teraz? Rybki sobie łowi tam w Polsce na grillu, nad jeziorkiem. Co ich to obchodzi? U nich tam ciepła woda w kranie. Sorry, taki mamy tam klimat, nie? To tak się im tłumaczy. No, no to wiecie, kto wygrywa wybory. Nie ci, co głosują, bo są dobrzy, mądrzy, szlachetni, kochają ojczyznę. Tylko o tym, kto wygra, decyduje stado baranów, którym się pokaże bzdurę. Dodę z cyckami, tam jakiegoś fagasa, co tam się, wiecie, wysiusia i powie, o, jestem zajebisty koleś, kochajcie mnie, bo robię to, co wy byście chcieli, się wstydzicie. To Motłoch wygrywa wybory w demokracji. A jak jeszcze sukinsyny tym Motłochem rządzą, to państwo żyje w gnoju, no niestety. I to powiedzmy sobie z ręką na sercu. Dlatego musimy mobilizować ludzie tak zwanej dobrej woli, tacy, ja wiem, zapaleńcy, fanatycy, ludzie, którzy tam mają akurat, no nie wiem, no, potrafią zrozumieć system wyższych wartości. Jedni tam łezka się kręci po meczu, jak jest hymn, tak? A inni potrafią kalkulować, że jak nie będą okradani podatkami, tak, no to za dwa pokolenia ich rodzina będzie naprawdę solidnie stała gospodarczo, będą porządnymi obywatelami, których tam byle cwaniak z Izraela nie wykosi w interesach. I tak kalkulują. Dobry, sprawiedliwy rząd, to ja będę żył w bezpiecznym państwie, tak, będę miał armię, która mnie obroni, ja pójdę do lekarza bez kolejki, jak mnie coś boli, nie umrę na ławce w parku, tak, ja pójdę do toalety przy autostradzie i tam jest papier toaletowy, tak, jest jakość życia, jakość życia. I to trzeba zrozumieć. No, podkreślam, ludziom takim, którzy idą rzucać kartkę, w większości to się gra na emocjach. Tam się pokazuje im, jak mówię, celebrytę, tam fajnego kolesia z serialu, babeczkę, co tam coś im poopowiada. To tak niestety się robi w konia całe narody. A potem się budzą jednego dnia i tam w telewizji się okazuje, że ich kredyt frankowy to wzrósł o 20%. I ja znam takich, co płacą kredyt za mieszkanie, tak? X lat, a mają dzisiaj większy kredyt o 50%. Jakim cudem? Jakim cudem? Dziwne, tak? No jak się ma głupi rząd radziecki, to tak jest, że płacić będziesz 100 lat i będziesz miał jeszcze większy dług, a twoje dzieci to nie dość, że to mieszkanie stracą, to jeszcze będą miały tyle długu, że to pójdą w niewolę chyba. No taki system trzeba wreszcie rozmontować, bo wszyscy pójdziemy o kiju. I to nie ku zielonym wzgórzom Jeruzalem, tylko w kazamaty syberyjskie. Tak się bawić nie można. Proszę bardzo. Marian Domaga. Pan wspomniał o cwaniakach izraelskich. Ja chciałbym teraz też nawiązać do tego tematu. Wybory prezydenckie się zakończyły, a już słyszymy, że zarówno ze strony PiS-u i PO powstaje taka grupa parlamentarna na rzecz wspierania lobby żydowskiego. Kiedy to się wreszcie skończy? Jest. No jest, no ale chodzi o to, że kiedy ci się ktoś w polskim rządzie znajdzie i powie starszym i mądrzejszym, byliście u nas 700 lat, starczy, teraz wy płacicie i nic, i nigdy nikomu się nic tutaj nie należy. O to chodzi i o tym trzeba nagłaśnić, bo o tym jakieś media nie mówią, chociaż Schetyna niedawno gościł tam w Izraelu, jak również parlamentarzyści niedawno żydowscy byli w naszym Sejmie. Proszę pana, bo wiadomo, PO to zdrada, zabrzeństwo, a PiS uchodzi za wielkich patriotów tego narodu, chociaż nim nie jest faktycznie.
Proszę pana, ja nie będę recenzował innych ugrupowań, bo to sami państwo musicie rozważyć w swoich sercach i rozumach. Trzeba Żydów pogonić wreszcie. Tylko, wie pan, ja w czasie kampanii wyborczej przy takich, przy pełnych salach w Polsce mówiłem jasno, ja, że ta kwota 65 miliardów dolarów, której domagają się finansiści nowojorscy, im się nie należy. Ja mówię, że nie dam grosza. Nie dam grosza. Ja to mówiłem, no to dlatego nie mogę tego mówić o pani Olejnik czy o Kuby Wojewódzkiego. No to dlatego. I wie pan, ja chyba... Brown też wspominał od czasu do czasu. Kto? Brown. Proszę pana, Brown wspominał. Od kiedy pan Brown zaangażował się w politykę, że on kandyduje? Niech pan powie. No ja nie mówię, ale dobrze, że to o tym mówi. No ale ja też to mówiłem tylko dawniej. Tylko Browna pokazali, a mnie nie. No bo mój wstryjek nie jest prezesem telewizji publicznej, no. To trzeba raz na zawsze skończyć tą dyskusję. Nie ma, wie pan, nie ma dyskusji. Ja proszę pana, pierwszą konferencję prasową w sprawie tych roszczeń żydowskich... Z zastrzeńcami się nie gada. ...zwołałem w Lublinie, żebym nie skłamał, z 15 lat temu. To wielu tym, co dzisiaj o tym gadają, to jeszcze nie wiedzieli, gdzie leży Izrael na mapie, a pyskują. A już wtedy dziennikarzom powiedziałem, że te pieniądze za tak zwane utracone mienie się nie należą. I to jest konkret. Ale czego nikt nie mówi o zbrodniarzach żydowskich? Jak nie mówi? Ale proszę pana... Ale im argument wytoczyć, że byli zbrodniarzami w okresie powojennym do 56 roku. Bandziory! W czasie wojny też. Oni mają media. Proszę pana, też kolaborowali. W jednej z ostatnich konferencji prasowych moich przed wyborami prezydenckimi to właśnie powiedziałem o rodzinie pana Michnika, która powinna pójść do więzienia w Polsce. Ja. A wie pan o tym? No to dlaczego nie? No bo takie są media. No dlatego nie pokazują wam tych, którzy to robią od lat konsekwentnie. Tylko gwiazdy sezonu, które tam, wie pan, błysną na raz i zgasną. I tyle. No tyle mam do powiedzenia. I wie pan, kwestia nie tylko roszczeń tych środowisk, nie tylko wspierania lobby, które sprzedaje sprzęt wojskowy do Polski, właśnie z Izraela, ale jak mówię, to, że Muzeum Żydów Polskich zostało sfinansowane w znacznej części z pieniędzy polskiego podatnika. Tak? Dlaczego nie było muzeum stworzonego mniejszości narodowych żyjących od 1000 lat w Polsce? A gdzie Tatarzy, a gdzie Ormianie, a gdzie Tawini? A dlaczego to ma być jedna mniejszość? A tu było więcej. A tu jest co pokazać, a tu nie. No to wie pan, ja mówiłem, że ja stworzę, wiadomo, kto tu rządzi, że ja stworzę Muzeum Mniejszości Narodowych w Polsce przez 1000 lat. No to nie pan, nie wie pan, bo tego, wie pan, przyszło 10 kamerzystów, nakręcili, a nie pokazali. No to co ja zrobię? No to wiecie, to ja będę dalej wojował, tylko wiedzą państwo dobrze. Tyle w rubli można odstrzelić, ile ma się wśród tu. No to będzie z kim i czym wojować, to będziemy wojować. Tyle na ten temat. Ja nie jestem, wie pan, zainteresowany tym, żeby jakiekolwiek lobby było reprezentowane w Sejmie Warszawskim. No bo ja się pytam, no za nic, no ani grosza nie dał, nie dałbym. A tak może dadzą. No i dadzą pieniądze, dadzą w nie, żeby klepić. Proste. Proszę bardzo. To Marianna Gmita. Ja mam takie pytanie, jeżeli teraz będzie już zaprzysiężony nowy prezydent, czy to jest możliwe, że wszystkie media szlak trafi i nowe powstaną. Nie. Wszystkie telewizje. Niemożliwe. Nie, nie. Nie będzie nigdy dobrze. Jest, droga pani. Polska, czy te wszystkie TVN-y i to wszystko, proszę, to są wszystko nie nasze media. No. To już żydowskie Amerykanie. No. Proszę państwa, to we wszystkich nie, państwach, nie będzie dobrze. Zaraz pani powiem, okay, konkretną odpowiedź. Proszę mi pozwolić kogoś do głosu. Wiedzą państwo dobrze, że na Ukrainie, w Rosji, w Kazachstanie, w Bułgarii byli i są tak zwani oligarchowie, tak? Natomiast państwo polskie to takie dziwne państwo, gdzie rzekomo nie ma oligarchów. Tylko ci oligarchowie to właśnie mają TVN i Polsat, ale to nie ma oligarchów, ale są telewizje. I wie pani, ja nie mogę wymagać, żeby właściciel Polsatu od razu powiedział: panie Marianie, no pani jest fajny chłopak, tu proszę bardzo, tam bądź pan raz w tygodniu u mnie, tak jak tam Palikot swego czasu, czy tam te inne fagasy. Trudno, ale to, że media, tak zwane prawicowe, uprawiają egoistyczną politykę, no to już nie da mnie pretensje, bo
muszę Państwu powiedzieć coś, co mnie bardzo martwi. O ile telewizja Republika, taka pisowska bardzo, no tam no raz mnie zaprosili na 10 minut, to tam w zasadzie miałem okazję tylko się pokazać w garniturze i powiedzieć dzień dobry, to cały mój wywiad, tak? A tam nie mają co pokazywać, bo mi tam dołkują od świtu do nocy to samo, tam i o 14 mówią tam poranek z telewizją Republika, no i to poranek o 14. No i tak nie mają co pokazywać, ale Mariana Kowalskiego tam na chwileczkę, bo wystarczy. Trudno, no pisowska telewizja, nie wpuszczają konkurenta. No dobra, ja to rozumiem, nie po to mają swoją telewizję, żeby pokazywać konkurentów. Ale drodzy Państwo, telewizja Trwam. No, bądź co bądź, o dużym zasięgu, no taka, która myślę, warto, żeby pokazywała szerszy repertuar, tak? Sam osobiście w roku chyba 98 zorganizowałem pikietę pod lubelską prokuraturą, jak ojciec Rydzyk miał zarzuty, za coś tam nie pamiętam. To ja tam byłem z mikrofonem, odpieprzy się od Rydzyka, bo to porządny chłop, co od niego chcecie. Ja tam stałem. No, trudno, dawno było, zapomnieć można. Parę lat temu, już nie wiem ile, ale to już tak chyba w 2009 roku, no jakoś już niedawno, te wielkie takie manifestacje były w całej Polsce, które się nazywały w obronie wolności mediów, a tak naprawdę chodziło o koncesję dla telewizji Trwam. W Lublinie 10-tysięczna manifestacja. W Lublinie. To dużo ludzi, to ta rzadko kiedy tam jest 10 tysięcy ludzi. Kto prowadził tę manifestację w obronie telewizji Trwam? Kto przemawiał? Kto rozdawał mikrofon mówcom? Kto? Ja! I co, myślicie, że mnie zaprosili choć na chwilę do telewizji Trwam? No i są pociągi, gdzie bym pojechał. No nie jestem taki zły człowiek, tak? Nawet mogę się ładnie ubrać. No nie proszą, no. Ja nie chcę, żeby mi dawali medal za to. No ale jaki to jest przykład dla moich kolegów czy koleżanek, co mają dziś 20 lat, działają w ruchu narodowym? To ja powiem co, prowadźcie następną manifestację obrony telewizji Trwam. To ja powiedzą, panie Marianie, pan prowadził i co? I też pan z buta dostał, nie zaprosili. No to wie pani, no co ja zrobię? Jak ja bym miał 5 milionów dolarów, to bym sam sobie zrobił własne media, przynajmniej takie regionalne. No, że nie mam. Zrobi tego. Proszę? Zrób pan to. Na razie to... Nie, no ja by nie wymagam, żeby mi dać 5 milionów dolarów na tej sali, to spokojnie. Mam małą walizkę, to spokojnie, dobrze? Najpierw mieć pomysł, dopiero potem inwestować, spokojnie. Nie, ale poważnie mówiąc, w internecie, tam gdzie to się robi za darmo albo niskim kosztem, to my jesteśmy tyle, ile się da. No trudno, to chodzi ten materiał. Ile jak... ludzi w Polsce korzysta z tego i czyta to? Wiele. No, wiele, panie, ale nie... Ja nie pojadę do Torunia i nie powiem, no, moi drodzy ojczulkowie, proszę mi to uchylić tam łaskawie studio, bo będę zły. No co ich to obchodzi? No jest właściciel, ma to, no to prosi kogo chce. No wy chcieliście, żebym to był, zaprosiliście, to jestem. No ojciec Rydzyk zaprosi, to pojadę. No jak Boga kocham, daję Państwu w honoru. No, ale głową muru nie rozwalę, no. Gdyby, wie pani, mój ojciec był ubowcem albo sekretarzem partii, albo zwykłym lubelskim sklepikarzem, katolickim, Polakiem, tak? No to ja se szczęśliwie zbankrutowałem tam zaraz po 2000, tam którymś roku, no i nie mam 10 milionów dolarów na telewizję. Gdybym miał kuzynów takich jak pan Solosz, czy tam, czy ci inni, no to bym lepiej stał, ale bym nie musiał, że tak powiem, tutaj państwa bajerować, bo tam ci z innymi grają i o większe stawki. To, co możemy, to robimy. Ja podkreślam jedną rzecz. Szalenie ważne są sprawy, po pierwsze, kadrowe, a po drugie, finansowe. To ja wam tutaj nie muszę tego mówić. Wiecie, mnie to bardzo dziwi na przykład, że tak. Bo ja z tej sytuacji w kraju. W czasie kampanii wyborczej dostałem 20 maili dziennie. Tam, panie Marianie, ja was wspieram, tam wy powinniście zrobić coś tak i tak. Ja mówię, no ale co, to dychę mi przesłał, czy co? Nie, on mi tu będzie oduczył rozumu. To ja tego rozumiem, ten zgłupia, jakbym tak każdego takiego, co mi wysyła, najlepiej bym cię chciał posłuchać. A znam takie pytanie. Skoro na Marsz Niepodległości przychodzi 100 tysięcy ludzi, to niech mi każdy wpłaci złotówkę rocznie. To ja będę miał czas jeździć za swoje wszędzie i wie pani, jeszcze każdemu rozdam darmo materiały wyborcze i zbuduję strukturę i tam każdemu jeszcze zapłacę za hotel, za taksówkę. To kosztuje. Wie pani, zrobię kampanię wyborczą jeżdżąc pociągami. Wierzy pani w to? Ja tu wsiadam do pociągu, ludzie, o, pan Kowalski, będę ten prezydent, coś pan zgłupi, czy pan kręci tutaj materiał wyborczy? Nie, jadę. Oni się patrzą jak na wariata, jak jedzie.
Nie limuzyną, nie gdzie obstawa, gdzie co. A to jakiś gość z walizką i on sobie kandyduje na prezydenta. No ale to ja dałem radę. Ja wie panie, wolę być wożony, jak tam Komorowski miał 16 autobusów, a w żadnym go i tak nie było i tak przegrał. Jak dupa, to i niebo pojedzie, no. No tu trzeba ludzi i zaplecze, ktoś musi wspierać, ktoś się angażować. Ja wam w Ameryce nie muszę tłumaczyć, jak rządzi się świat. No i tyle. Konwencja była Komorowskiego przed wyborami w Lublinie. Był pan na tym? Ta na Placu Litewskim, co tak młodzież go przyjęła. Ja akurat byłem w innej części Polski, bo też miałem swój objazd, ale tam moi go przyjmowali. To czułem się, byłem tam duchem, to dlatego się udało. Okej, okay, teraz jeszcze chcę powiedzieć właśnie na temat, ostatni już, ale to tylko ja chcę coś powiedzieć, na te właśnie co robią media, te media wszystkie zachodnie w Polsce. Ludzie są tak ogłupieni, że taka starsza pani na Śląsku, bo w ogóle Śląsk to jest w ogóle zgubiały na temat PO i Komorowskim. Także ona mówi tak, ja mam 78 lat, ale będę na czterech szła i będę głosowała na Komorowskiego, bo takiego prezydenta w Polsce to jeszcze nie było. Ja mówię, no to żebyś tak nie dożyła do tego wieku, do tego czasu. Ale droga pani, no ale to... niestety, bo oni nie wiedzą, o co tam chodzi w ogóle. I tacy ludzie mają... kopalnie pozamykają. Proszę państwa, Platforma Obywatelska doskonale zrozumiała, co jest potrzebne ludziom w Polsce dzisiaj. Zrozumiała, że potrzebna jest praca. Na zatrudnianie urzędników. Wiecie, i tam... 50 i 100 tysięcy urzędników zatrudnili. Każdy ma robotę, każdy ma rodzinę. No to jednak to jest jakiś elektorat, tak? Jak nie możesz kogoś przekonać, to go przekup. Tak działa też Polskie Stronnictwo Ludowe. Myśli pani, że oni tam jakąś tam ideę tam ludową ogłoszą? Nie. Ja byłem kiedyś takiego posła PSL-u zaraz po wyborach, jak wygrali. No to tam na biurku, wie pani co było? O, taka fura CV. Ci frędzi wszyscy od razu tam CV swoich matek, żon, ciotek, kochanek, wujków, ciotek, tam do roboty, żeby ich... To tak działa biuro poselskie po wyborach, to jest CV do roboty. Ja sobie wybiera kogo gdzie po urzędach, baran może nie umie czytać i pisać, ale na jakiś dyplom, kurs, coś jest partyjny. I tak Polska tonie, że się tworzy urzędy, płaci urzędami, jak w XVII wieku przetupał szlachcic majątek w Poznańskiem, to go zrobimy starostą na Ukrainie. To mieli bunty kozackie. Tak się Polską rządzić nie da. A tak się rządzi. Prosimy. Jeszcze może jedno pytanie. Natury polityki wewnętrznej może. Albo jeszcze inaczej, rozkładanie naszego państwa poprzez budowanie sztucznych ruchów autonomicznych, jak ruch autonomii Śląska może, powstanie ruch autonomii Kasubów, ruch autonomii Mazurów. No i co to się stanie? Czy wtedy, kiedy dostaniecie się do Sejmu, czego wam życzę, będziecie poruszać te tematy, no bo przecież to są tylko sztucznie budowane ruchy autonomiczne, tak mi się wydaje, bo pan Grzelik, czy Gorzelik, jak się tam nazywa, nawet podobno nie jest Ślązakiem. No nie, jest on z Kieleckiego. O właśnie. Tak. Proszę pana, ale tutaj pan musi zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przed chwilą padła koncepcja, żeby ci wszyscy kandydaci antysystemowi poszli razem. Tak? A wie pan, że Janusz Korwin-Mikke bierze udział w tych pochodach? Właśnie to Ruchu Autonomii Śląska. No to jak ja mam płaszczyznę do gadania z tym człowiekiem? Ja bym poszedł ich tam aresztował. Tak. No to tam chodzą z Platformy i korwiniści. No. Czytałem najwyższy czas, ale o tym nie pisze. A, no widzi pan, no to... Nie przyznał się do tego. Ale nie ma się przyznawać, bo tego nie tam nie ukrywał za bardzo. Korwin-Mikke powiedział, że kapitał nie ma ojczyzny, trzeba ziemię sprzedawać, można sprzedawać. To już spalone, to już koniec. Proszę bardzo, następny pytanie, tak, pan Niemczyk, proszę bardzo. Ja mam do pana prośbę, żeby pan zadał panu Petru pytanie w imieniu Polonii w swoim własnym, w którym, żeby powiedział nam, kiedy on zmienił, przewalutował swoją pożyczkę z franków na złotówki. Czy on to zrobił przed 15 września 2008 roku, czy po 15 września 2008 roku. Przy czym każda z tych odpowiedzi jest dla niego szkodliwa. Przy czym ta pierwsza odpowiedź, gdyby to zrobił przed 15 września 2008 roku, jest zupełnie go dyskwalifikuje jako doradcę ekonomicznego występującego w imieniu Polonii, w imieniu Polaków.
To jest pierwsza moja prośba, że jak pan wróci do Polski, żeby pan to zrobił przy jakiejś okazji. Druga sprawa, proszę pana, widziałem pana wywiad w YouTube zaraz po wyborach i pan dla siebie jest zbyt szorstki, bo pan powiedział, że pan nie jest zbyt zadowolony ze swojego wyniku. Proszę pana, ja zaraz po tej debacie pierwszej, w której pan uczestniczył, poszedłem do kościoła i dwie osoby mnie zaczepiły i mówiły, gdyby nie Kowalski i gdyby nie Braun, to byśmy nie wiedzieli, to by nikt nie powiedział tego, co Polacy mają na sercu. Dlatego pan i Braun powiedzieli to, co większość ma na sercu i co, czego większość się boi. Byśmy mieli taką papkę politycznej poprawności w telewizji. Także pan niesłusznie jest dla siebie taki, wie pan, surowy. To, że część ludzi nie zagłosowała na pana, to są zupełnie inne sprawy. Duża grupa ludzi się po prostu boi. I mam jeszcze dwa pytania. Drugie pytanie jest, czy, bo my tutaj sobie jesteśmy, mieszkamy 6 tysięcy od Polski i od Europy. Jak Polacy oglądają to, co robią przedstawiciele rządu greckiego aktualnie w Unii Europejskiej i się tam targują o swoje, żeby jednym słowem, o co oni się targują, powiedzmy sobie szczerze, żeby Grecy mniej pracowali, a żeby pracowali więcej ci, którzy tam na północy Europy pracują, tak? Czy jak Polacy to oglądają, czy to w końcu do nich dochodzi, że polski rząd od momentu, od tych 25 lat umiał tylko robić to. My zmusimy naszych, żeby więcej zapieprzali i robili, a inni, żeby jeździli na urlop. Czy to w końcu dochodzi to, co Grecy robią, do jakiejś świadomości ogólnej, że polska reprezentacja, te elity wszystkie, my po prostu są na reprezentantami nie wiadomo kogo, nie są reprezentantami narodu. Czy to, powiedzmy, te doły rozum, dochodzi to do tych dołów? I trzecie pytanie. To już piąte jest, przepraszam chyba. Trzecie. Trudno zapamiętać. Ja to zapamiętam. Trzecie. Wie pan co, czy pan jeździ, przypuszczam, że pan jeździ do Polonii w Europie Zachodniej, tak? Więc wie pan, jak na przykład ja jestem z Jeleniej Góry i co mnie uderzyło, w okolicach Jeleniej Góry moi koledzy czy tam znajomi, oni często wyjechali do Niemiec, do Austrii na tak zwane pochodzenie, tak? I ja się ich pytam, albo znajomych się pytam, czy twoje dzieci mówią po polsku? I często odpowiedź jest taka, że nie mówią po polsku. Albo przyjeżdżają z Wiednia czy z Berlina, który jest tam 350 km od Polski, od Jeleniej Góry, przepraszam, raz do roku albo w ogóle nie przyjeżdżają. A ja się pytam, dlaczego nie przyjeżdżają? No bo nie czują powołania. To znaczy, moje zdanie jest takie, że większość tych ludzi, którzy opuściła Polskę w latach 90. czy później w latach 90. oni po prostu czują się przez Polskę po tych wielkich nadziejach rozbudowanych oszukani. I po prostu niczego nie oczekują od Polski. Czy tak jest, powiedzmy, na wschodzie Polski? Czy ta fala emigracji, która wyjechała do Europy ze wschodu Polski, też po prostu mówi, nie uczcie się polskiego, bo tam was nic dobrego nie czeka, bo jak przyjdzie PO do władzy, to was tylko wykorzystają. Proszę nie uciekać, bo... Moment. Jakaś awaria. Już jestem, dobrze. Proszę nie uciekać, bo muszę kolejność pytań z panem tutaj cały czas utrzymywać. Sprawa pana Petru. Nie znam pana Petru osobiście i proszę pana, znać nie potrzebuję. Kiedy on to przewalutował, to pan wie i wszyscy wiedzą. W każdym razie na tym pierwszym kongresie, gdy każdy mógł tą kartkę z programem tam dolepiać, jedni mniej podatków, inni mniej biurokracji, inni tam więcej pieniędzy, tam takie pobożne życzenia, ja natychmiast taki wpis zrobiłem, że moja kartka dla pana Petru to jest taka, że partia polityczna, która mając swój rząd, większość w Sejmie i prezydenta, jeśli nie zrealizuje przynajmniej połowy swojego programu, musi zwrócić wszystkie środki publiczne do budżetu, łącznie z dietami posłów. Jak on to wpisze do swojego, to ja wtedy z nim będę gadał. Nie wpiszę, to jest chyba oczywiste. Jak ktoś robi, że tak powiem, partoli robotę na koszt podatnika, to nie powinien dostawać pieniędzy. I to mi tylko od nich potrzeba, nic więcej. Druga rzecz, wie pan, ja będę surowy wobec siebie, bo uważam, że, znaczy może nie wobec mnie personalnie, ale naszej, że tak powiem, zdolności bojowych organizacji, bo uważam, że można zrobić pewne rzeczy lepiej i zawsze będę surowy wobec siebie.
Ale to zostawmy. To powiedzmy moja sprawa, że tak powiem, i będziemy cisnąć lepiej. Kolejna rzecz, sprawa z tym wynarodawianiem, tak? Za mojego życia no, było kilka takich dużych fal wyjazdowych z Polski, które ja pamiętam, bo spotykam tych ludzi dzisiaj. Jedna fala to był rok 80, gdy tam władza dała paszporty, żeby tam ta Solidarność nie za bardzo paskudziła, to dużo wyjechało moich kolegów, niektórzy wracają, niektórzy nie mam kontakt. Druga fala, koniec lat 80, też chcieli ten wentyl poluzować, też wielu wyjechało i z tego końca lat 80 i funkcjonuje jakoś. I ta grupa teraz już po wejściu do Unii, to trzy wielkie takie uchodźstwa z Polski miały miejsce. Tylko ile wie pan, w roku 80 czy 88 ktoś tam wyjeżdżał z Polski, to już tam wyjeżdżał na dobre, nie chciał wracać, bo wtedy to wie pan, już nie było, kto tam by wrócił, miałeś paszport w kieszeni, to jazda stamtąd, koniec, kropka, nie ma do czego wracać, nie było nadziei. Ale ta fala, proszę pana, uchodźstwa z lat już 2000, tym się różni, że ci, zwłaszcza młodzi Polacy, tam pojechali, w pierwszym, drugim roku oni tam głosowali, popierali Platformę, bo mówili, a to dzięki nim tam jesteśmy, ale już po 6-8 latach zobaczyli, że ale my cały czas zmywamy gary. To jest lipa jakaś, to już tam wiadomo, że Pakistańczyk czy któryś już awansował, a my dalej robimy fizycznie. Wprawdzie mamy pewne szafy ubrań, samochód, tam wyjeżdżamy na wakacje do Hiszpanii, ale dalej jesteśmy robolami, parobkami i to widzą. I oni jeszcze trzymają duże więzi z krajem, bo oni wyjechali, że tak powiem, wyłącznie z powodów takich finansowych zmuszeni, bo ile tam jeszcze rok 80 człowiek tam uciekał do normalnego świata, na zachód, żyć wreszcie, a ci tylko chcieli forsy i koniec. Okazuje się, że tutaj mają i bliżej i mogą odwiedzać rodziny, bo wiadomo, wsiadam w samolot, jak wrócę, to mi nikt nie bierze paszportu, tak jak panu odebrali w 80 roku, gdy pan chciał sobie w to i z powrotem, to jest co innego. I to właśnie jest elektorat, który zaczął w tych wyborach, postawił na siły, które są przeciw Platformie. I tam mieliśmy dobre wyniki akurat na Wyspach Brytyjskich. I ci się nie wynaradawiają, bo ja proszę pana, byłem w Irlandii, mamy zwłaszcza, czy w Anglii też takich swoich zwolenników. Sami się zorganizowali jako ruch narodowy, my tam jedziemy do nich. I są zorganizowani sami, już działają, pilnowali wyborów i mają nadzieję na to, że będą siłą polityczną, która będzie miała wpływ. Oni się nie wynarodowią, bo jak mówię, dla ich więzi z krajem, oni sami nie chcieli przeciąć nożyczkami tego. Z nimi jest dobrze. I ostatnie pytanie, przepraszam, proszę. No, czy to, co Grecy robią, czy ci Syriza robi w imieniu Grecji, że po prostu stara się, żeby im, żeby pracowali północne, ludzie z północnej Europy, żeby pracowali więcej, a Grecy mniej. Czy to w końcu dociera do Polaków, że ich reprezentacja nie stara się, że tak powiem, o te doły? No wie pan, jedni Polacy to wiedzą, o co się stara i polska władza, inni nie wiedzą. Z Grekami to jest coś takiego, że oni wiedzą dobrze, że mają pewien atut. Wprawdzie mają kryzys, nie mają przemysłu i wiedzą, że wyżej nie podskoczą. Ale jest pewien atut. Oni wiedzą, że są takim punktem zwrotnym w Europie. Jak Unia na nich wypnie się i nie będzie dalej pomagać, tak, w różny sposób, to oni mogą być wykluczeni z Unii Europejskiej. Albo sami wyjdą, albo ktoś ich wyrzuci, to będzie punkt zwrotny. Dojdzie do szoku, bo to jest tak, jakby się okazało, że w roku, proszę pana, 1982, gdy Związek Radziecki prowadził wojnę w Afganistanie, na przykład Kazachstan wyszedł ze Związku Radzieckiego. To by był taki wstrząs. Wiadomo, że Unia jest największym szczęściem dla narodów, tak jak to przedstawiają mądrale. I jak to tak wychodzić, no, albo wyrzucać? To tak nie można. Grecy doskonale wiedzą, wie pan. Grecy nie są narodem szczególnie jakimś tam, wie pan, ani pracowitym, ani przedsiębiorczym. Dobrze wykorzystali pieniądze unijne, bo to była ciekawa rzecz. Oni prowadzili pierwsi tą księgowość taką, jak ja mówię, na lewo. Kupowali od Francuzów na przykład samoloty wojskowe, a księgowali na przyszły rok. No nie pierwsi, to w Polsce to zaczęli, to Rostowski zaczął tę historię robić tą księgowością na lewo, a Grecy to nie potrafią zrobić w konia kogoś. Ale tam była ciekawsza rzecz, tam władza wprawdzie brała pieniądze unijne, ale napychała kieszenie Grekom, zwykłym. Tam mieli te jachty, samochody, czyli się dobrze ubierać. Przecież Polacy do Grecji jeździli do roboty, pamięta pan, do Grecji wyjeżdżało, tak jak na zachód. To była robota porządna, wielu moich kolegów
pojechało do Grecji, bo tam Grecja to był tak fajny kraj wtedy. Dzięki tam Grecy brali forsę, jak mówię, koszta księgowali za rok, forsę brali na dzisiaj, na już, no to czysty interes. No kiedyś ta bańka musiała zostać przekuta, jakie są efekty. Ja bym wolał, żeby jednak, proszę pana, ta Unia się trochę rozchwiała, to wtedy akcje innych państw pójdą w górę, być może i Polski. Jak się okaże, jacyś Grecy wychodzą albo szantażują naprawdę, no to wiadomo, że ten monolit unijny będzie rozchwiany. No bo ja zawsze mówiłem, że Unia Europejska to jest taka próba usmażenia jajecznicy z jajek na twardo. No są narody, które są od tysiąca lat w konfliktach różnych, śmiertelnych, tak? I nagle się okazało, że trzeba z nich zrobić jeden naród. No się nie da, no. Są tak różne kultury, no, różne upodobania kulinarne, religie. Europa to jest taki, wiecie, cypel świata, gdzie tam zostały wypchnięte najrozmaitsze narody, które przez te tysiąc lat, jak mówię, robiły sobie wiele krzywd, miały sprzeczne interesy, bo wojna to nie jest po to, że ktoś się nudzi, a to sobie będę wojował. Sprzeczne interesy. Chcę tutaj ziemi, dostępu do morza, dostępu tam do czegoś. No, tak, to nie jest tam emocje, tylko są interesy. Dlaczego te narody niby nie mają mieć teraz inne interesy, niż miały tam 500 lat temu? No mogą mieć trochę inne, ale generalnie każdy naród chce mieć dobrze dla siebie. I pani Angela Merkel, no ona wie, że ona wprawdzie tu jest tam figurą numer tam jeden, no, tak naprawdę w Unii Europejskiej, ale dzięki komu? Dzięki niemieckiemu wyborcy. No to ona tak będzie grała, żeby niemiecki wyborca ją wybierał, no to ona wtedy całą Unię będzie robiła w konia, jakichś tam durnych Polaków też, no bo Polacy nie kusują. Ona może spakować hipermarkety niemieckie, tak, może zlikwidować nasze stocznie, a uratować swoje. Przecież tak z tymi stoczniami było, że Unia Europejska powiedziała, że nie można ratować stoczni ze środków publicznych, czyli że rząd nie może dać pieniędzy stoczniom. Nie może. No to te nasze barany, no to nie może, to likwidujemy stocznie. Wjechały tam z Pawarki, rozchrzaniły to, na złom pojechało robotnicy do domu, nie ma stoczni. A co zrobili Holendrzy i Niemcy? A to, że pofundowali banki, którym dali gwarancje własne, a te banki skredytowały ich stocznie. Czyli oni nie wspierali wcale stocznie, tylko banki, a banki można. I uratowali stocznie. No to tak my róbmy. Ja mówię, tu nie trzeba geniusza, tylko trzeba zobaczyć, co robią inni. I to zastosować u siebie. Koniec, kropka. No. Panie Marianie, mam takie pytanie. Czy zdało sobie pan tak na 100%, dlaczego na Ukrainie jest taki burdel? Ja mam jedną odpowiedź tylko. Dlatego z Rosjanami nikt nie wygrał, nawet Amerykanie nie wygrają. Dlatego, że Jankesi chcieli otworzyć bazę morską w Odesie i Rosjanie by na to nie poszli. I Amerykańcy zrobili ten bałagan na Ukrainie i Ukraina padnie. Dlatego, że Rosjanie mają w ręku przemysłową część, a reszta to może produkować tylko rzodkiewkę. Ale proszę pana, pan dokładnie mówi to, co ja mówiłem. Jeszcze mówię, że tego, że gdzie jest Ameryka, a gdzie jest Moskwa? Amerykanie, rząd amerykański, każdy, który od wojny, po zakończeniu wojny, potrafi wbić sztylet każdemu w plecy. Oni nie mają żadnych skrupułów. Oni pilnują tylko swojego interesu. I niech Polska nie liczy na Amerykę. Bo Ameryka to jest największa banda, jaka może być na świecie. To jest Washington. Proszę pana. To są Żydzi Amerykanie. Ja panu powiem tak. Ja mam wrażenie, że pan powtórzył dokładnie to, co ja mówiłem przez całą kampanię wyborczą ludziom. A co oni mogą powiedzieć w telewizji? Dokładnie to. Dlaczego na Ukrainie jest największy burdel? To mogę zażartować, bo stamtąd są najtańsze prostytutki w Polsce. No dlatego. To są żarty smutne, bo do tego można doprowadzić naród, że, wie pan, no można doprowadzić naród do masowej prostytucji, jak się głupio rządzi. Ale ja wiem też, że coś takiego, że proszę państwa, Putin, który ma w nosie demokrację, tylko on jest po to, żeby rządzić Rosją, tak? Czyli tak jak powinno być w każdym kraju, tak? W pewnym dniu użył dwóch podstawowych przedmiotów, które powinien mieć w ręku przywódca państwa. Mapy i kalendarza. I pewnego dnia pan Putin wstał i zobaczył tak. Aha, kiedy mają być wybory prezydenckie na Ukrainie?
zgodnie z konstytucją, nie tego króla czekoladowego, co wybrali. Powinny być dokładnie wtedy, co w Polsce, teraz, na Ukrainie, zgodnie z konstytucją. Zadał sobie pytanie, a kto wygra, skoro ten uciekinier prezydent, no tam też ma ciepło, no może przegrać. Może przegrać. Aha, no skoro może przegrać, no to trzeba pomyśleć, z kim przegra. Jak przegra z jakimś gościem, co zechce, powiedzmy, mocno związać się ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Na przykład mówię. Aha, no to jak on tu zrobi Ukrainę sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no to w jakiej odległości od granicy ukraińskiej będzie do Moskwy? Tak? Aha, no i jeżeli wymówią nam Ukraińcy dzierżawę na bazę floty na Krymie, to co będzie? I odpowiedź jest prosto. Jeżeli tutaj Amerykanie wejdą do zaprzyjaźnionej Ukrainy, do granicy ukraińskiej do Moskwy, to będzie tam godzinka lotu helikopterem. To tam i Amerykanie będą zaglądali do kibla na Kremlu, bezkarnie. To tak nie może być. Drugie pytanie. Jak mi wypędzą flotę czarnomorską, tak, to nie chodzi o to, że my tam, prawda, nie będziemy mogli kąpać się w Morzu Czarnym, tylko przestaniemy mieć możliwości realizowania swojej polityki na Bliskim Wschodzie, na Morzu Śródziemnym, bo skoro flota rosyjska będzie musiała się wynieść z Morza Czarnego, to będzie mogła wyłącznie stacjonować na Bałtyku, a tu też można im drzwi zamknąć bardzo łatwo, albo w sąsiedztwie chińsko-japońskim to też tam to lepiej uważać, tak? Czyli zostaniemy zepchnięci od Bliskiego Wschodu, Morza Śródziemnego, Afryki, od, powiem, kluczowych stref wpływów, jakie Rosja jeszcze może posiadać, mając flotę na Morzu Czarnym. No to pan Putin mówi tak, to ja do tego dopuścić nie mogę. To te wybory trzeba tak zrobić, żeby było trochę inaczej. I o ile oczywiste jest to, że tam tych majdaniarzy to ktoś utrzymywał za grube dolary, bo wie pan, to przecież się zgodzą państwo, że nie sposób na mrozie tam dwa miesiące nie jeść, nie pić, nie pracować. To tak się nie da, to się zgadzamy, tak? Tak. Ktoś musi tutaj płacić czynsz za mieszkanie, jak ja tu marznę, dać mi wódki, tam coś. No, to się nie da za darmo, to entuzjazm nie wystarczy. No i ja myślę, że rozchwianie Ukrainy, no to wiadomo, z jednej strony opłacało się też Rosji, no bo ona wykorzystała ten moment, no bo zabrała Donieck, zabrała Krym, to co chciała. No tu tam już jednostki amerykańskie nie będą zaglądały do okna pana Putina w toalecie. Trzeba sobie z głowy wybić. Ukraina rozchwiana nie jest żadnym partnerem do wchodzenia ani do Unii, ani do NATO. Tam będą rozmaite gry interesów, no wie pan, jak świnia zdycha, to tam muchy hulają, no jak nie, jak tak. Będą, każdy mądry będzie korzystał, tylko Polska, że tak powiem, da ciała, jak wyprowadzą naszych chłopców pod kijowskie okopy. A zrobić to mogą, bo to wie pan, w Polsce rządzą ludzie bez skrupułów. Dlatego ja mówię, kto chce rządzić krajem, niech ma kalendarz i mapę i tak obserwuje, gdzie, kiedy mają być wybory, gdzie jesteśmy, a gdzie możemy zniknąć. Putin dokładnie wykorzystał okazję do tego, żeby wprawdzie nie osadził na tronie kijowskim swojego, tak, kniazia. No ale tam jest taki kniaź, któremu można bez skrupułów dupy nakopać i co nam kto zrobi. No i będą kopać. Proszę bardzo. Bartek. Proszę bardzo. Ja jestem członkiem tego związku i tej gminy, a pytanie mam dotyczące pana opinii na temat stanu społeczeństwa polskiego. I tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo skonfundowana. Bo tak, z jednej strony mamy uspane społeczeństwo, które ogląda telewizję tą taką oficjalną i nie uczestniczy praktycznie ani nie jest zainteresowane dotarciem do prawdy, a z drugiej strony mamy bardzo takie pozytywne wiadomości i sygnały tego, co się dzieje, czego między innymi jest pan przykładem i Ruch Narodowy. Chciałam się właśnie zapytać, co pan sądzi na ten temat i gdzie my właściwie zmierzamy, bo jeżeli nawet dojdziemy do prawdy, jeżeli uda nam się pewne tą sytuację jakoś uzdrowić, czy nie znajdziemy się w sytuacji,
że praktycznie rzecz biorąc nasze gospodarstwo już i tak jest zbankrutowane. Ha. Droga pani, ja powiem tak, jest lepiej niż było powiedzmy tam 5 lat temu, czy tam 10, już nie mówię 15, bo gdy zaczynaliśmy tą naszą taką robotę, powiem tą agitacyjną, że tak wyrażę brzydko, jeszcze na początku lat 2000, takie spotkania mówiące, że Unia Europejska to ostrożnie z nią musimy, że Platforma to złodzieje i powinni pójść do więzienia, jak jeszcze, prawda, dopiero zaczynali. No, takie spotkania to przychodziło, droga pani, w Polsce tam 5 do 10 osób, no, raczej starszych takich patriotów, którzy w zasadzie mają dużo wolnego czasu. Młodych ludzi nie było wcale. No teraz się okazuje, że jak ja jeżdżę do małych miejscowości powiatowych gdzieś tam, to przychodzi 100 albo więcej osób i tam średnia wieku to jest 25. Jeszcze się organizują i mówię, Ruch Narodowy stworzył struktury. Trzy razy w ciągu jednego roku zrobiliśmy kampanię wyborczą ogólnopolską. To wiecie, to tak nie widać tego było w telewizji, ale to u nas nie było tak, że przyjeżdżał, wiecie, facet, któremu płacimy i rozlepia plakaty. To ludzie sami to robili, bo to jest organizacja, która jest i działa i koniec. Także z tym nie jest źle, ale wiadomo, może być lepiej, bo przed nami długa droga i nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że projekt pod tytułem Unia Europejska zawiódł Polaków. Zawiódł, no bo wiadomo, tu mieliśmy tam mieć drugi Hongkong, a się okazuje, że polikwidowali tam stocznie, huty, tam cukrownie, tak jak w Lublinie, postawili stadiony i pływalnie. To są inwestycje, to jest fanaberia. Polikwidowali fabryki, a otworzyli fanaberie. Kosztowne fanaberie. Ludzie to widzą, się wkurzają, no powoli. Tutaj ten proces niezadowolenia nabiera pewnego impetu, tylko trzeba go odpowiednio zorganizować. To nie może być tak, że tam robimy, wychodzimy na ulicę, pokrzyczymy, idziemy do domu. Trzeba pracy takiej, wie pani, organizacyjnej, sumiennej, no bo wielu młodych Polaków wyjechało gdzieś tam do Irlandii. Wielu z naszych kolegów, koleżanek z organizacji ma tam znajomych, braci, rodziny, wiedzą, tak? Znają realia. I to rozczarowanie Unią Europejską to jest z jednej strony u tych właśnie, co wyjechali, bo no jak mówię, oni tam zarabiają prawdziwe pieniądze, tego nikt nie kwestionuje. Ale jak długo będą zarabiać prawdziwe pieniądze, skoro rząd jej królewskiej mości rozmaite tam sygnały daje, że Polaków to trzeba już tam podziękować. Oni Polakom podziękowali w 45 za wiele większy wysiłek. To i podziękują. To i podziękują. A ci tutaj, co zostali, to widzą i pytają o swoją przyszłość, tak? No bo kiedyś, no gdy państwo, gdy ja, gdy nasi rówieśnicy wyjeżdżali, uciekali na zachód, no to można było spieprzać do Kanady, tak? Można było, można było. No, do Niemiec można było, do Włoch, do Szwecji, no gdzieś można było. A teraz już nie ma zagranicy. Jaka jest zagranica? Już tam dolar nie kosztuje tam, powiedzmy, tam ileś tam set czy tysięcy złotych, już nie wiem ile. Kiedyś to miał 50 dolarów przy duszy w Polsce, to był graf. A teraz co tam, 3 czy 4 do 1, no to jak? Ceny też odpowiednio poszły w górę, to już nikt tam dżinsami nie zaszpanuje w Polsce. Jest masa krytyczna, tylko ja mówię, kto to wszystko przekuje na czyny i korzyść, która przyniesie, że tak powiem, trwałe efekty. Jeżeli to będą gwiazdy sezonu, które sobie wyskoczyły i tam ich media napokazywali, tak, a nie mają ani programu gospodarczego, ani zaplecza, tylko no, oni sobie wygrali wybory i pocałujcie mnie w nosek, jestem fajny. To tak się nie da. Tu trzeba, jak mówię, konsekwentnie prowadzić robotę. Tak jak z wojskiem. Można przegrać bitwę, przegrupować się, idziemy nękać wroga dalej. No i taka jest nasza rola. I wiem, że ja miałem taki moment rozgoryczenia po tych wyborach. Bo wie pani, jak ja mogłem się czuć, skoro... Nie ukrywam. Wiele osób o dobrych nazwiskach, które też być może odwiedzają państwa, takich intelektualistów narodowo-prawicowych czy patriotycznych, jeździ po świecie, jeździ po Polsce, oni robią odczyty, wydają książki. Ale przyszło co do czego? Mało kto nas poparł. Tyle. Przepraszam. Można? Moje nazwisko jest Ławrynowicz, profet, jestem z Hamilton.
I chciałbym się pana zapytać, kiedy wreszcie pan zacznie tworzyć taką telewizję, czy jakieś takie ogólne dostępne informacje, żeby, skoro moja babcia, moja mama ma 83 lata i ona wie, jak kliknąć na ten YouTube, prawda, żeby sobie zobaczyć i żeby to było, żeby mogła widzieć, że to jest naprawdę, bo ona wierzy w to i wierzy, jak to jest od Mariana Kowalskiego i z Ruchu Narodowego, że to jest solidne i że to jest prawdziwe. Dziękuję. No wie pan, to tak. Jak ja bym zapytał w ten sposób na przykład panią Komorowską, kiedy będzie miała wspaniałą figurę, prawda, Adama Michnika, kiedy będzie miał płynną mowę, tak, a Bronisław Komorowski, kiedy będzie błyskotliwym dowcipnisiem, no. Wtedy jak pan Bóg pozwoli. Wie pan, bez pieniędzy. No właśnie, o to chciałem się zapytać właśnie, jak ludzie starsi, czy babcie, jak mogą wspomóc Ruch Narodowy, czy istnieje jakieś konto i jak się mogą o tym dowiedzieć, bo właśnie o to chodzi, że jest masa ludzi, ja znam Hamilton, no zresztą moja rodzina jest też liczna, ale masa ludzi jest, która by wsparła ten ruch, tylko nie wie jak i gdzie to można zrobić, nie? Proszę żeby ta państwa, informacja była bardziej taka, powiedzmy przez gońca, czy... Wiedzą państwo dobrze, że z zagranicy nie można było wpłacać pieniędzy na konta wyborcze. To wiecie. No nie można. Nie, tak jest prawo. Ja bym wolał, żeby zmienić prawo, jakbym był w Sejmie, to bym zmienił prawo, tak? Że w zasadzie można sobie finansować politykę, jaką się chce i koniec. A z zagranicy nie można. Ciekawe dlaczego? No to wiadomo dlaczego. No bo oni kradną pieniądze podatnika polskiego, a wy możecie tam poklaskać, książkę kupić, nie wolno. Albo robić rozmaite tam kombinacje, tak? No to niebezpieczne jest. Tak się zabezpieczyli, bo wiedzą, że ich nienawidzicie. Ale to można zmienić. Bardzo prosto, trzeba być w Sejmie. No w Sejmie trzeba być, wie pan. Ktoś mi tam mówił takie rzeczy, no róbcie, coś robimy, tylko wie pan. Na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości można wpłacać pieniądze i Marsz Niepodległości odbywa. Tam można wpłacać cały czas. Na naszych stronach, na przykład Narodowcy 2014, to jest taka strona, na której są wszystkie informacje o koordynatorach, o akcjach, numery kont. Narodowcy 2014, tak. Ja sobie jak wrócę do Polski na moim Facebooku, Marian Kowalski Facebook, będą jakieś tam informacje już na ten temat, bo podkreślam, jako partia polityczna, ten dopiero co funkcjonowaliśmy w tym roku. Dzień przed wyjazdem tutaj był kongres nasz, na którym jestem wiceprezesem partii, jednym z dwóch, tak? I teraz będzie akcja informacyjna, będziemy już jako partia polityczna mogli mieć konto, no wprawdzie nie wyborcze, bo jak mówię, nie wolno na razie, ale te informacje będą. Ja nie ukrywam, że nam Polakom, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo trudno mówić do publiczności, dajcie forsę. Wiecie, to jest niezgodne z takim, krępujemy się, tak? Polak na tacę da, ale tak to trochę głupio też prosić. Ja mówię jasno, proszę was o wsparcie, każde. Ale wolałbym, żeby to było systematyczne wspieranie, jak my po dolarze, powiedzmy co dwa miesiące, ale na stałe, żeby planować budżet, tak? I ja ręczę, że będziemy tworzyć taką właśnie, to rozmawialiśmy z panem Stanisławem Tymińskim na ten temat. Baza danych będzie, kto, co, jak, konta, na które warto wspierać. Nie wszystkie muszą iść na politykę. Na przykład Fundacja Chrobrego, która jest nasza, też zajmuje się takimi akcjami informacyjnymi, społecznymi, organizuje objazdy prelegentów, wydaje rozmaite ciekawe materiały. Także można będzie, że tak powiem, wspomagać rozmaite działy naszej aktywności. I to gwarantuje, że zaraz po powrocie będę chciał uruchomić i będą wszelkie informacje w internecie. Super. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam pytanie. Sekundka, bo już... Dobry wieczór, Roman Dorna. Ja chciałem wrócić do tego samego tematu finansowego. Akurat przede mną ktoś to poruszył. Wydaje mi się, że to, co pan wspomniał o tej takiej symbolicznej złotówce od każdego uczestnika Marszu Niepodległości, jest wspaniałym pomysłem na to, żeby go pociągnąć tak naprawdę, napisać bardzo krótki, rzeczowy apel, jakieś hasło wymyśleć, że budujmy niepodległą Polskę za złotówkę czy za 2 złote, ale to rzeczywiście zrobić, bo to jest bardzo logiczne, bardzo rozsądne, bardzo proste. Gdyby pan zechciał na tym się zastanowić i coś takiego napisać, umieścić, slogan bardzo ładny, wyliczyć, że jeżeli przychodzi nas na Marsz Niepodległości tyle i tyle osób, razy 2 złote, kochani, my mamy wtedy pieniądze na to i na to. Ja myślę, że takie proste rozumowanie do ludzi by bardzo szybko trafiło
i te wszystkie inne rozważania, bo pan ma rację, bez pieniędzy, bez mediów nie udźwigniemy. Media są dla takich ludzi jak my zupełnie poza zasięgiem, ale te 2-3 złote, 5 złotych bardzo dużo ludzi da, a u nas ta sama liczba, tylko z inną końcówką w dolarach i też każdy by dał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiedzą państwo, ja mam taki też wątek osobisty, bo akurat mój start w tych wyborach zakończył pewien etap mojej kariery zawodowej, bo pracowałem w 2 firmach, obie prywatne. Jedna zagraniczna korporacja, jedna zwykła firma prywatna, lubelska. No wiadomo, 2 miesiące w objeździe, no to w tej prywatnej, krajowej nikt nie będzie płacił, że mnie nie ma, tam nie ma urlopów płatnych, to chyba rozumiecie państwo, tak? Natomiast w tej zagranicznej, w klubie sportowym, sieciówce poprosiłem o bezpłatny urlop 2-miesięczny, żeby mieć gdzie wracać po tym, nie? A oni mieli przygotowane rozwiązanie umowy o pracę. Także nie miałem innego wyboru, żeby być ubezpieczonym, jak złamie nogę czy coś, to musiałem pójść do Urzędu Pracy i się zarejestrować jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. I pan Komorowski z panem Dudą tutaj zaczynają się na debacie boksować. A pan 9 lat blokuje tam miejsce na uniwersytecie, tak? A tam jakiś pan eurodeputowany to prowadzi kampanię, będąc eurodeputowanym, bierze tam pieniądze. Pan prezydent bierze pensję prezydencką. Słuchajcie, no to oni mają fajne życie. A jedyny człowiek, który, że tak powiem, podszedł do sprawy uczciwie, no to startuje w wyborach, ale po pierwsze, no to pieniądze mieliśmy tam, powiedzmy, tam wdowi grosz, kto co wpłacił na te pociągi, na jedzenie, na ulotki, to nie mieliśmy tam $1 000 000 od jednego, powiedzmy, sponsora. Nie było. No jeszcze ja kończę swoją karierę zawodową jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. No, taka jest demokracja w Polsce. Ja nie miałem żadnej gwarancji powrotu do pracy. No to jak tu kandydować? No to jaki to jest przykład? Jak z tymi bydlakami można po dobroci? Ja mówię jasno, Polacy w kraju są wykorzystywani jak parobkowie albo jeszcze gorzej, bo pracują w tych korporacjach za grosze, bez żadnych praw socjalnych. I tu mnie nazywali z jednej strony przedstawicielem skrajnej prawicy. No dobra, ale tylko ja w tej kampanii podnosiłem temat łamania już nie mówię praw pracowniczych w korporacjach czy sieciach. Żadnych praw pracowniczych, zwykłej zasad przyzwoitości i przestrzegania. To już to tam wszyscy, ja nawet wiecie państwo, nawet takie środowiska tam lewicy tej społecznej, jacyś tam komuniści nie popierali. Mówią, o to prawdziwy tam wyrzucony z roboty za przekonania, to prawdziwy kandydat. To oni mnie popierali. Takich miałem też. Prawdziwych lewicowców, co się prawami pracowniczymi interesują i uważają, że jest krzywda w Polsce. No i proszę bardzo, no zobaczcie, kto z pozostałych kandydatów, że tak powiemy, poniósł takie ryzyko i tak wylądował? No kto? Można być prezydentem i tam prowadzić kampanię, tak, brać forsę, eurodeputowanym, posłem, śmosłem, tam kimś. Nikomu tam krzywda się nie stała. Dlatego wiecie teraz, kto tak naprawdę to robi naprawdę i ryzykuje, no. No już. Oni myśleli, że ja powiem tak, no to ja tam machnę ręką, tam już dziękuję, bo mnie przestraszyli. Nie przestraszyli i nie przestraszą. Chciałem tylko krótko się zapytać, tutaj nawiązać do pana o tą babcię czy mamę, która ma 83 lata i nie ma możliwości posłuchania w internecie pana wypowiedzi czy zobaczenia. Ale ja wiem na przykład, że pan Zawisza miał spotkanie na placu na Rozdrożu w Warszawie z panem Sławomir Zakrzewskim tam w kawiarni takiej i była telewizja chyba pana Lawiny, coś takiego. Czy może panu coś wiadomo i mógł pan więcej na ten temat powiedzieć? To takie moje tylko dodanie do tego, jeśli chodzi o telewizję, żeby więcej można było pana oglądać czy słuchać właśnie przez tą telewizję. Wie pan, takich telewizji, takich o mniejszym polu rażenia to jest dużo i my tam bywamy, bo ja w czasie kampanii wyborczej byłem w rozmaitych takich stacjach internetowych, lokalnych, nawet w tej telewizji publicznej, tej tak zwanej trójce info. To byłem w zasadzie we wszystkich miastach, tylko problem jest taki, że akurat ci wszyscy mają razem mniejszą oglądalność, tak, niż jeden program Lisa, no i czy tam jakiegoś Kuby Wojewódzkiego, no. To trzeba być tam, gdzie ogląda pana 5 milionów Polaków naraz
i pan coś wtedy łupnie, tak? A jak pana pokazują raz w tygodniu, no to wtedy można naprawdę utrwalić się w pamięci wyborców. No. Ja wszędzie idę, gdzie mnie wołają. Ja byłem w radiu, Radio Tok FM byłem, to jest Radio Gazety Wyborczej. No. No i tam myślę, że nie przyjdę. My, proszę bardzo, jeszcze mi kawę dali, tam miło było. Zresztą jakichś dwóch mi wybrali redaktorów, z którymi dało się pogadać, tego wróbla i tego drugiego. No dało radę. No. Tylko wie pan, oni wiedzą dobrze, że ja tam nie będę się napinał, nadymał, nie będę się obrażał i tam pogadam tak, że co trzeba, to powiem i ten czas wykorzystam na plus. No dlatego mnie nie wołają, no bo parę razy próbowali ze mną potańcować według własnego scenariusza, no się nie dało. No. Jeszcze redaktorka była wzburzona, że tutaj kiedyś przysłali karka z Lublina i z niej wariatkę zrobił. I to jeszcze sroga siara, wie pan, przed jej współpracownikami. Zadanie niewykonane było przed panem prezesem. No. No dlatego mnie nie pokazują. No ja tam nie uderzam w tony jakieś, wie pan, takie górnolotne, tam jakieś tak zwane bogojczyźniane, że te lewaki się z tego śmieją rechotem. Ja im mówię o podatkach, o tam innych historiach, proszę pana, że oni nie bardzo mogą z tego drwić, bo to każdego dotyczy. Tych frankowiczach mówię, o wykorzystywaniu w korporacjach. Konkret. I o ile wiecie państwo, to co mi w duszy gra, to jest jedno. Jestem człowiekiem przywiązanym do tradycyjnych wartości i tak dalej. Jestem z rodziny, która, powiedzmy, wszyscy mężczyźni w mojej rodzinie od pokoleń wojowali. W obronie Polski, to tam, bo to ważne, bo tam, że wojowali nie w obronie Polski. Ja się wstydzę, że może dobrze, że ja nie muszę wojować. Trudna rada, wojuje inaczej. Ale ja nie uderzam w takie górnolotne, wie pan, rzeczy tam przy kampanii, żeby nadać ten balon. Bo ja chcę się odezwać do zwykłego człowieka, takiego, wie pan, który... Jedni powinni mnie zrozumieć w lot. A ja chcę, żeby do nas przekonać takich tych zwykłych amatorów pełnej michy. Wie pan, ci decydują o zwycięstwie w wyborach. Ja facetowi, który tam, wie pan, idzie na grilla, bo ma w nosie wybory, to nie będę opowiadał o tym, żeby intronizować Chrystusa na króla Polski, bo on mnie wyśmieje. To mówię, masz kredyt we frankach, no to od lipa, tak źle, to trzeba mieć możliwość przewalutowania. Dlatego nie wchodźmy do strefy euro, dlatego trzymajmy własną walutę, a najlepiej budować własny sektor bankowy. No to on już przy tej kiełbasie powie, no rzeczywiście, ten gościuwa ma rację, bo ja mam kredyt we frankach, no to też mój tyłek się pali trochę. I tak trzeba grać, ale wie pan, z drugiej strony te środowiska, że tak powiem, które uważałem za takie, na które mogę liczyć bez gadania. Że oni mnie poprą bez gadania. To oni okazali, wie pan, okazało się, zaczęli mi tam drążyć jakieś dziury w moim życiorysie, guzik się drążyli, ale się okazali niektórzy zwykłymi świniami. Wie pan, ja takiego łajzy, takiego redaktorzyna, z którym nikt nie chciał gadać, zasypywał mnie mailami, pytaniami, no to ja mówię, no chłopak tam mu się nie przelewa, niech tam ma ten wywiad, dostanie 100 zł. Ja mu odpowiadam, mozolę się, nie mam czasu. Gadam z nim zawsze, a on tam potem je obsmarował, że tam, a Kowalski zmienia poglądy, ja to, ja popieram Brauna. No to nóż się w kieszeni otwiera, proszę pana. To tacy są ludzie, że ja uważam kogoś naprawdę, że nie muszę go przekonywać, bo on tam przychodzi do nas, nagrywa kiedy chce, rozmawia, bywa. No, wódki tylko z nim nie piłem, bo nie miałem czasu, ale bym się napił. A ten ci tutaj przyjeco czego, no, obsmaruje tyłek, no. No tacy ludzie są. No, ja się nie obrażam, bo wie pan, w praniu wychodzi kto jest kim. I lepiej, żeby, wie pan, świnie odpędzić od koryta, dopóki nie zapchały tam ryja zbyt głęboko. To z korzyścią dla narodu. To też myślę, że warto ponieść pewne ofiary, żeby mieć rozpoznanie nie tylko wroga, ale też takich prosiaki we własnych szeregach. To też warto. Jarek Dąbrowski. Jestem pełen podziwu dla pana, ale ja z kolei mam taką propozycję, ponieważ tak wiele osób kocha Polskę tutaj. Także myślę, że jest wielki brak edukacji ekonomicznej. Nie tylko w kraju, ale również wśród moich rodaków tutaj. I ja mam taką propozycję, już mamy doskonałą gazetę na tym terenie, którą prowadzi pan redaktor Andrzej Kumor. I kiedyś pojawiła się koncepcja taka, żeby jedną z gazet po prostu wydawać w Polsce po prostu. Dlaczego akurat rodacy tutaj nie mogliby utrzymać jednej wersji tam? Przesłać to drogą elektroniczną i tam wydrukować. Koszty produkcji na miejscu są o wiele tańsze, jeżeli przesyłanie czegokolwiek. Oczywiście pojawia się sytuacja taka, że to wszystko kosztuje, ale skoro tyle jest chętnych, prawda, w
wyłożyć te 2, 3, 4 dolary w tym miejscu, czemu nie? Sprawa logistycznego załatwienia tego to oczywiście wymagałaby pewnego planu biznesowego i oczywiście na miejscu w kraju, skoro są już struktury ruchu narodowego, to można wykorzystać, żeby na przykład nieodpłatnie to pojawiało się co jakiś czas, powiedzmy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, w szerokim nakładzie, żeby powiedzmy sobie dojść do tych dołów społecznych, prawda, które oczekują czegoś. Jeżeli taka gazeta wyborcza potrafi z metrem wyjść praktycznie biorąc do każdego domu, prawda, do każdego przedziału kolejowego, czemu nie wy? O, skończę na razie. No, ma pan rację. Ja uważam, że jeżeli by kwestię dystrybucji na kraj, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć. To, czy nawet część tekstów. To jest oczywiste. Jest tygodnik pod tym Polska Niepodległa, w którym publikuje wiele osób z naszego środowiska. No, to jest gazeta taka bardziej pluralistyczna, która niejednokrotnie nie bardzo mamy wpływ, kiedy jaki nasz tekst pójdzie. To powinien być goniec. Przepraszam, czy ja mogę odpowiedzieć w takim razie. Dziękuję bardzo za takie miłe słowa, ale ja myślę, nie wchodźmy sobie w drogę, współpracujmy razem. Ja myślę, że najlepsze jest to, żeby każdy działał tam, gdzie wie jak działać, gdzie zna teren najlepiej, zna sytuację, zna wszystkie uwarunkowania i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy my robili za kogoś jakąś tam pracę, czy ktoś za nas. Róbmy to, co do nas należy, a myślę, wspólny wysiłek, współpracujmy ze sobą po prostu, to jest najważniejsze. Dziękuję. Co ja właśnie chciałem powiedzieć, żeby Ruch Narodowy stworzył coś takiego, żeby tak starsza kobieta, babcia wiedziała, że to pochodzi z Ruchu Narodowego i że to jest prawda, nie jakaś tam podpucha czy coś innego, bo starsi ludzie są zdezorientowani. Ona się pyta mnie, ja szukam na internecie jej tych spraw, które ją bardzo interesują, bo jest patriotką bardzo, prawda? No i jak ja mam to zrobić, jak ja też dokładnie, pomijając gońca oczywiście, którego babcia czyta od deski do deski, ale skąd ja mogę widzieć, mamusiu, czytaj sobie to, bo to jest na pewno z Ruchu Narodowego, a nie jakiś coś tam. Wie pan, jeżeli pojawi się goniec na kraje, powiedzmy, mam zaufanie do pana Andrzeja, no to tutaj jesteśmy gotowi współpracować, tak powiem, jak najszerzej, to ja mówię, tak. Tylko z drugiej strony, proszę państwa, muszę wam uświadomić pewne realia. Jeden z panów mówi, żebym powiedział panu Petru coś, tak? Z drugiej strony kiedyś tam ktoś do mnie się zwrócił, niech pan powie Kukizowi, albo niech pan powie Wiblerowi, albo coś. To jest trochę trudna sprawa, bo tam, gdzie jada krewetki pan Petru, to ja nigdy nie bywam pewnie. To ja go nie widziałem na oczy, tylko w telewizji. Żona dobrze gotuje. Tak. Z drugiej strony pana Wiblera to ja widziałem raz, tak przelotem, przed debatą telewizyjną, przelotem. I już. Pana Kukiza też. Widziałem raz na oczy na tej debacie. Raz. To nie jest tak, że my tam siedzimy w Warszawie, tam przy kawce i tam sobie tam pan ekspert z Centrum Adama Smitha, z panem tam kimś tam z czegoś, tam sobie pijemy kawkę i tam panie Marianie, pan tu obstawia narodowców, ja tam lemingi, tam coś i tutaj robimy wszystkich konia. Tak nie jest. My naprawdę z nimi jedziemy. Ja z nimi nie piję kawy. Wie pan. I ja nigdy nie byłem ekspertem ekonomicznym, tak? Ekspertem, który tam jest ekspertem i on tam własnymi pieniędzmi nie ryzykuje. Wie pan, moi rodzice byli prywaciarzami za komuny. Ja całe życie żyję z własnej firmy albo jakiegoś prywaciarza robię. Ja, wie pan, kwestie ZUS-u, domiarów za komuny czy czegoś tam, to ja wiem jak to jest. Ja się nie nauczyłem z książki, ale z ekonomii o tym, że co podatki. Tylko mojego ojca prywaciarza za komuny tam domiarami brali za łeb. Matka płakała po nocach, rewizje z Urzędu Skarbowego przychodziły i moją siostrzenicę, dziecko, z łóżeczka wywalili z Urzędu Skarbowego, rewizja była. Dzieciaka wywalili, proszę pana, zanim KOR powstał. To kto to jest większy kombatant? Że to jest moje życie, ja żyję tymi problemami takich drobnych sklepikarzy, ludzi z bazarów, gdzieś tam mechaników, fryzjerów, takich ludzi, bo to moje to środowisko polityczne i nikt nie był zawodowym politykiem, nikt mi nie płacił, że tak powiem, instytucjonalnie, bo jestem wspierany przez osoby prywatne w ramach kampanii, to wiadomo, ludzie się zrzucali tam gdzieś grosz, żeby było za co to robić, gdzie spać i co jeść, tak? Już, ale te mądrale, co proszę pana, występują w telewizji, tam pan wychodzi tam doradca premiera od ekonomii, 25 lat, on tu doradca od ekonomii, a otwórz, synku, sobie sklep spożywczy.
Tak. To doradca. Doradca, ja mogę panu, doradzić panu, jak nauczyć się latać. Tylko nie ja skoczę się tego piętra. To są tacy mądrale. Ja z nimi nie chcę mieć nic do czynienia. Są pyskacze, którzy eksperymentują na narodzie. A wie pan, ja jak mówię, jestem bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Wrócę, będę szukał jakiejś roboty. No nie umrę z głodu, no trudna lata. Jakoś tam będzie, nie potem pan Bóg stworzył, że miał zdychać z głodu. Widocznie jakiś plan. Robert Winnicki czy Krzysiek Bosak. No oni wynieśli się ze swoich rodzinnych miast. Jeden gdzieś tam z Wrocławia, drugi z Lubuskiego do Warszawy. Oni nie mieszkają w takich apartamentach, jak się pokazuje w serialach. No, wynajęte mieszkania, wynajęty pokój, to jeżdżą metrem. Wie pan, przez całą kampanię wyborczą w Polsce, to Warszawa była jedynym miastem, Warszawa właśnie, gdzie szefowie organizacji mieszkają, gdzie nie byłem wożony prywatnym samochodem, bo nikt nie ma samochodu. Wie pan, Warszawa była miastem, gdzie ja się poruszałem metrem i wchodziłem tego metra w ramach kampanii wyborczej, tam ludzie tam biegli. O, pan Kowalski, to oni tu klip będą kręcić, co to za numer, gdzie tu ukryta kamera, co tu się dzieje, wszyscy tam w tym metrze krawaty poprawiają, telemingi do roboty jadą, nie wierzą własnym oczom, że ja naprawdę jadę metrem. Bo nie mamy na taksówki w Warszawie, bo warszawski sztab jest obciążony tak finansowo za lokal, za to, za to, że nie ma na fanaberię. No dlatego powinna być informacja. Właśnie, i z tym ruszymy, tylko wie pan, ja podkreślam, proszę nie mieć wrażenia, że i to od razu mówię, daję państwu gwarancję, że jak tam ktoś płaci tam jakąś kwotę, to ja będę, wie pan, z panem X czy Y w drogiej restauracji warszawskiej dawał się podsłuchiwać, na to nie liczcie. Każdy grosz będzie wykorzystany z całą, wie pan, pieczołowitością, no bo tak będzie, bo my wiemy, ile kosztują bułki w sklepie i ile zarabia ten, co te bułki piecze. No to jest taka różnica między nami a nimi. I też to namawianie nas takiego małżeństwa z tymi tak zwanymi antysystemowymi na siłę ze wszystkimi. Ja nie odziedziczyłem nieruchomości pod Warszawą. Nie. Ja nie jestem tym wychowanym gdzieś tam w tych warszawskich salonach pyskaczem, co wie, jak wygląda świat, bo mój tatuś, bo jego tatuś za komuny bywał w Paryżu, a to rzekomo byli represjonowani. No. Jak ktoś za komuny bywał w Paryżu i wracał, no i był profesorem na komunistycznym uniwersytecie od 8 do 16, a od 18 do 20 pijąc wino, on był w opozycji, no to tacy ludzie teraz rozobili was w konia, no, przy okrągłym stole, no to oni po 16 byli w opozycji, a od 8 do 4 to byli na państwowych posadach za komuny. Mnie z nimi nic nie łączy, nie będzie mi łączyło nic z nimi, z ich dziećmi i tak nie ma takiej opcji, no. Bo moja żona, moi drodzy, po studiach jako fizjoterapeutka w szpitalu, czyli osoba, co naprawdę stawia ludzi na nogi. Po operacji, naprawdę na nogi, żeby nie byli inwalidami, żeby nie leżeli w szpitalu 2 miesiące, tylko 2 tygodnie, żeby nie płacić im renty, tylko żeby mogli wrócić do pracy. Zarabia, jak wielu jej kolegów i koleżanek, 1500 zł, naprawdę, no. To my tacy jesteśmy, no. Jeszcze robiłem politykę i ta dziewczyna jeździła ze mną po Polsce, biorąc urlopy, jak mogła, nie na wakacje. To niech robi teraz telewizję. No, bardzo dobrze. Dlatego chcę, żebyście państwo, jak już się zdecydujecie nas wspomnieć, zaangażować, czy opowiadać o nas naszym znajomym, żebyście wiedzieli, z jakiej my jesteśmy naprawdę gliny, no. Ale my to wiemy. Ja, wie pan, ja będę zawsze o tym gadał, bo dobro, jak mówię, można mówić wielkie idee, tam dobro moich kolegów, koleżanek, waszej rodziny, może wasze, jak wrócicie do Polski, nie wiem, no. Dobro wspólne, jakieś poczucie naszego interesu narodowego, nie wiem. To jest wystarczająca motywacja dla wielu osób, żeby działali i my to robimy. Jeżeli by nas pomożecie, jeżeli będziecie po naszej stronie, zrobimy to lepiej. Nie dla własnej korzyści, bo Andrzej powiedział, no Marian Kowalski by się nie zdradził, no nie zdradziłem, no. Widać, że tego nie nadaje, nie mam parcia na zegarek za 20 tysięcy. No i nie będę, nie muszę mieć. Tyle mam do powiedzenia na mój temat. Pytanie może za trudne będzie, proszę, to proszę nie odpowiadać. Jaki był cel podsłuchów i kto to organizował? Wie pan, jestem przekonany co do jednego. Nie organizowali tego kelnerzy, tak jak to się zapewnia. To nie. Nie. Kto? To chyba nikt już nie wie kto,
bo w Polsce jest sytuacja o tyle już niepewna, że muszę podzielić się jeszcze tylko krótką refleksją. Do tej pory cała scena polityczna była ustawiona przez, że tak powiem, przez bezpiekę wojskową, przez WSI i tego nikt nie ukrywał. Czy Gromosław Czempiński w telewizji powiedział, że zakładał Platformę Obywatelską. Powiedział. Olechowski powiedział, że na 2000 roku to były tylko ćwiczenia. Tak? No powiedział, że ta bezpieka się bawi tymi wyborcami, tymi partiami. Tak? Powiedział. No, nikt nie ukrywa, że ta cała scena polityczna była aranżowana. I to w dużym skrócie wyglądało tak. Siedziało tam iluś kolesi z WSI, czyli tych szefów wywiadu wojskowego, czyli tych ludzi, którzy mają największy zasób informacji w Polsce. To jest informacja, to jest kapitał, tam jest dolarów żywych. Informacja dodaje dolary. Siedzieli i tam powiedzmy spotykali się co tydzień, co miesiąc, nie wiem, i mówili, no ty pilnujesz PO, ty tam to, tam całe tam to tałataństwo trzymamy za mordę, na tego mamy podsłuchy, na tego mamy tam dziwki, na tego pieniądze, na ten złodziej, ten pedał, ten coś. Na każdego coś mamy, ta scena polityczna i nie tylko polityczna, to my tu wiemy, co kto robi. Tu się bawimy w gronie tam pięciu cwaniaków, gramy sobie w karty, tak? Co ciekawe, o ile marsze niepodległości były atakowane przez różne tajne służby, tam przez, a to jacyś lewacy z Niemiec przyjechali, a tam potem policja, a tam jeszcze ktoś się obrażał, cały czas o nas źle gadali. Ale pan, jak z roku na rok przyjeżdża, mówię, taka grupa młodych ludzi do Warszawy, autobusami zorganizowani, wracają. Z drugiej strony władza robi to samo, bierze policję, organizuje, płaci, a tu jedzie 100 tysięcy takich, o, za darmo, mają forsy na autobusy, no, im się we łbie nie mieści, że ktoś tak sam z siebie. No bo oni muszą tych swoich ubowców i zomowców zawieźć autobusami, zapłacić diety, położyć spać, dać im wódki, tam coś, sobie wypłacić, wie pan, procent z zysku. Tam się musi opłacać. Skoro to się, gdyby raz pojechali, no trudno, tak co roku, czy jakiś system działa. No wie pan, tych pięciu kolesi, co trzymali całą scenę polityczną w garści, mówię tak, cholera jasna, który z nas te loty kręci sam z tym marszem niepodległości? Który z nas? No żaden się nie przyznaje. No ale tam nikt jeden drugiemu nie wierzy, że tak samo z siebie. Każdy myśli, że to jest, wiecie, żno w te karciory, tylko ktoś tu tam te asy podkłada cały czas nowe. Który z nas robi nas szkolnia? Dlaczego? Przecież było tak pięknie 25 lat. I te pytania kluczowych polityków polskich, nie tylko tam jedni, a to opcja proputinowska, prorosyjska, tam jakaś siaka, owaka. No nikt tam nie pokazał, że to Putin nam przelewy robi na konta, przecież nic prostszego, tak? A nawet pani Pawłowicz, ta co sałatki jadła w Sejmie, to ona, kto za nimi stoi? To pytanie było kluczowe, wygłaszane przez wielu polityków różnych opcji. Kto za nami stoi? Czyli politykowi w Polsce, niezależnie czy z opozycji, czy z władzy, nie mieści się w głowie, że za jakimś akcją polityczną w Polsce nikt nie stoi. A to pytanie powinno być tak. Który z generałów WSI organizuje ruch narodowy? Bo to tak to pytanie brzmiało naprawdę. Oni stracili do siebie zaufanie. Wie pan, jak tam paru szulerów traci do siebie zaufanie po 25 latach, to się dzieją dziwne rzeczy. I ma pan efekty. No, jakieś podsłuchy ktoś robił, no i to dawno. No, ale trzymał je w kieszeni na czarną godzinę. A jak je puszczają, no to czarna godzina jest. No to nie puszczą tak sobie, żeby było wesoło. To jest dobry moment. I będą dalej puszczać. A to pan Stonoga ogłasza, że on tam jeszcze lepsze rzeczy puści. A to on już tam kelnerów nie miał. On tam mówi, że tam wyszedł z psem na spacer i się znalazł, tak? No tak się też nie robi. Kogo oni tu w konie robią? To są żarty się skończyły. Oni się pogryźli między sobą. Była forsa na inwestycje unijne rozkradziona. Przetargi wojskowe rozkradziona. No to gruba forsa i przyszłość narodu. Gdzieś ta forsa przetransferowana. Po co powstała Platforma Obywatelska? Niektórzy mówią, no po co? A po to, że pieniądze z Unii Europejskiej znalazły się na właściwych kontach. I to nie muszą być konta polityków Platformy Obywatelskiej. Spokojnie, tam zegarek dostał jeden, drugi tam żona jego futro zwędziła w Stanach Zjednoczonych. To oni tam mniejsze gifty brali, bo to taki element ludzki. A to się najedził tego sowy, tych ośmiorniczek do pożygu za 8 tysięcy wina pili. To zwykłe takie pajace, ale prawdziwe pieniądze to tam gdzieś poszły.
I to dlatego jest brak zaufania i ta wojna domowa. Dlatego tutaj się odpala te taśmy co jakiś czas. Dlatego tutaj pan Stonoga ma materiały. Dlatego tu trzeba wymieniać jakichś takich fagasów podrzędnych z rządu, żeby dotrwać do wyboru, bo oni będą uczciwi. No ale wie pan, Radosław Sikorski, marszałek, minister spraw zagranicznych, no to w normalnym kraju to powinien być Kościuwa. A ten pajac mówi tak. No ja rezygnuję dla dobra Platformy Obywatelskiej. To do jasnej cholery ty marszałek Platformy Obywatelskiej czy państwa polskiego. To tego sukiencyjna trzyma. Jeszcze jak się okazało, że on płaci jakimś konsultantom z ambasady angielskiej za to, że mu tam recenzują przemówienia. To czyj to szpieg? Ja pytam tylko to. Czyj to szpieg? I dlaczego nie siedzi? Ja tylko dwa pytania. Czyj to szpieg i dlaczego nie siedzi? Ale dlaczego jest marszałkiem, to już wiecie. No bo któryś z tych, co rżnął w karty, tak kazał, żeby szpieg był drugim człowiekiem w państwie. A jak pan Stonoga mówi, że on ma tam ten dostęp do tego, co Komorowski zwędził Kaczyńskiemu z sejfu, no to co, dziurawe sejfy tam mieli? To jest taki kraj wariatów, to tak się z nami bawią. Przepraszam, a co sądzicie o panu Stonodze? Co pan uważa na temat pana Stonodze? To znaczy, ja mam podobne pytanie, ale wejdę panu słowo może, bo słuchałem nagrania pana Stonogi, gdzie on z imienia i nazwiska powiedział tą, wymienił osoby, zaczynając od Kwaśniewskiego, Millera, Janika, tam Buzka też wymienił, ale chodzi mi o tą SLD, z imienia i nazwiska powiedział, ile oni wzięli, ile oni tam łapówki wzięli osobiście. I teraz mamy taką ciekawą sytuację, bo jednego dnia to powiedział, drugiego dnia pani Kopacz ogłasza dymisję w rządzie PO, a na stronie SLD w ogóle nie ma żadnego ruchu, żadnej odpowiedzi, jakby się nic nie stało. Jak pan to rozumie? No wie pan, z SLD nie ma kogo zdymisjonować, bo oni już się sami zdymisjonowali wystarczająco. I tam już tam lepiej tam trzymają tego trupa w szafie na czarną godzinę, tam już nie ma kogo do wykończyć. Tylko wie pan, kto został w tych tak zwanych taśmach prawdy odpalony? Ludzie, którzy już i tak było wiadomo, że im to śmierdzi z nosa, no to były trupy polityczne. Tylko trzeba ich tutaj odpalić, jak naród się wściekł i głosuje inaczej niż trzeba, to trzeba Motłochowi rzucić na pożarcie, a nawet Sikorskiego, niech się nacieszą. I teraz będziemy, my jesteśmy uczciwi, my już teraz będziemy mieli uczciwych polityków. Dwa tygodnie przed wyborami pani Kopacz się na pewno rozpłacze w telewizji. Jak ta złodziejka, co brała łapówki, Sawicka, to też płakała, gluty z nosa. Naród już się rozkliwił, o jaka nieszczęśliwa. A ona tam, wie pan, to było najciekawsze. Bo ona to się tłumaczyła i rozpłakała, że ten agent Tomek tam, że tam jakieś łapówki i pieniądze, ale że spała z nim, będąc mężatką, to nie przepraszała, no. Że do łóżka chodziła z obcym chwopem i Bóg wie ile czasu łajdaczyła się i tam, ona nie płakała, że się skurwiła z agentem bezpieki, tylko że ją szukali na finansach. To jest, proszę pana, kategoria prostytutki, no. Bo co to tak, ale za mało dali, no. No to jest to, widzi pan. No to nie odpalają trupy polityczne, które wiadomo, że już śmierdzą bardzo. I jest kogo odpalać. Ja mówię, pani Kopacz dwa tygodnie przed wyborami, ręczę to, się tam usmarka przed kamerami, że ona już wszystkich łajdaków wyrzuciła, ona jest dobra doktorka, no. Jeszcze przyjdzie tam baba do telewizji, co jej za dobre leczenie 20 lat temu jajek przyniosła do przychodni. I ludzie powiedzą, no to porządna baba, no. Bo Polak to da się z konia zrobić. Tak to się gra, no. Ja, wie pan, ktoś mówi, że ma informacje tajne, to już nie ma tajnych. To skądś ma, no. Ja bym uważał, no, są ludzie, którzy... To muszę państwu powiedzieć. Wszyscy kandydaci antysystemowi, tak zwani na prezydenta, przynajmniej raz byli na Marszu Niepodległości. Niektórzy się wycofali pod presją różnych mediów z tego Marszu Niepodległości. Inni tam uwili sobie gniazdko, tam się pokazali tym młodym ludziom w krawacie. Ja tam zawsze chodziłem zasmarkany, bo tam zomowcy grasują i walą gazem. To ja nigdy w krawacie nie jechałem, zawsze tylko buty bojowe, wie pani, w jakimś tam bluzie z kapturem na wszelki wypadek. Tak się jedzie, a nie w krawaciku przemawiać. I oni już prezydenci.
No, pan Stonoga też tam przemawiał w tamtym roku. Potem się ogłosił, że on będzie wspólnym kandydatem od Korwina i od nas. Tylko jak pan się ogłosić, to ktoś musi, tak powiem, wystawić człowieka. To tam być, to trochę za mało. Ja wolę, żeby Polacy się bardziej usłużyli czymkolwiek niż raz przemawianiem do narodu przez mikrofon. To trzeba trochę więcej. Też były bajdy, że któryś tam tych takich potencjalnych kandydatów chciał mi zafundować limuzynę na całą kampanię wyborczą. No też, no, chciał. No to niby zafundował, niby nie zafundował. A nieba mnie uchylali wszyscy ci, co teraz tam, a to taśmy mają, a tam coś, no. Lepiej uważaj to, co gada. Proszę Państwa. Proszę bardzo, ale proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać... To działa? Tak, tylko bliżej działa. Ja chciałbym zapytać Państwa, czy ktoś z Państwa zadał sobie trud zajrzenia na internet i ktoś z Państwa zna datę urodzenia pana Mariana Kowalskiego? Nie. Książka. Jaka to data? 15 sierpnia. Ale jaki dzień? 15 sierpnia. Sierpnia. Ale młody. Co to za data? To Wisła Warszawska. Jeszcze taki ważny temat, że pan to wyszło. Tak jest. Oczywiście, to jest różnica w Bitwie Warszawskiej, ale również w niebo wstąpienia Najświętszej Maryi Panny. No, to jest na widzenie. Ja tego bardzo ważna data. Także jaki z tego wniosek? Mesjasz. Pan Marian Kowalski może być mężem opatrznościowym. Nie wiem, czy Państwo znają pana Pawła Przewlackiego, to jest jeden z najlepszych polskich kulturystów w dziejach. Na początku lat 80. był moim idolem sportowym. Wyjechał tutaj prawie 30 lat temu do Kanady. Ukształtował, że tak powiem, mój stosunek do sportu i do wytrwałości, bo pan Paweł ma dzisiaj ile lat? 62, tak? Zobaczcie, jak wygląda. 62 lata. Polak potrafi. To nie są żarty. Nauczył mnie, jak ja byłem takim szczeniakiem 16-letnim, to oglądałem zdjęcia pana Pawła z zawodów sportowych. To naprawdę było coś. To robiliśmy siłownię w domach, sami ćwiczyliśmy, były kartki na mięso, nie było co żreć. Pompowaliśmy te bicepsy, uczyliśmy się systematyczności. Człowiek musi być systematyczny i konsekwentny w sporcie, a wtedy będzie w polityce. Konsekwencja, pokonywanie trudności, wychodzenie z kontuzji, niezałamywanie się. Tego mnie nauczył Paweł Przewlacki, jako w sporcie. Ja dopiero cię spotkałem go parę dni temu po raz pierwszy w życiu tak twarzą w twarz, bo jeździłem go kiedyś jako szczeniak oglądać na zawodach. Polak potrafisz, 72 lata, polski patriota. O panu Tymińskim nie będę gadał, bo chyba wiecie dobrze, że gdyby to był innej narodowości, to by we wszystkich telewizjach świata występował. To jest fachowiec od wszystkich możliwych dziedzin, wielki entuzjasta tego, co robi. Tak? To jest całkowite zaprzeczenie polskiego biznesmena. To jest człowiek, który potrafi żyć dla dobra swojego, innych, dla dobra idei, który pierwszy miał odwagę rzucić na szale swój los, swój majątek dawno temu w Polsce. Gdy 25 lat temu powiedział to, no do czego ja też im nie ukrywam, wtedy nie dorosłem. Ja to dopiero pojąłem i doceniłem po wielu latach. To, co wtedy mówił i robił pan Tymiński. To, że realizuje swoje życie niepolityczne dzisiaj tutaj, to go znacie, że to jest człowiek bądź sukcesu materialnego. Byłem zaskoczony, że tak wieloma dziedzinami może się zajmować jeden człowiek. Byłem zaskoczony. No ale chciałem dziękuję, bo przecież to był człowiek, który... To jest człowiek, który w Polsce miał zgnić za komuny w kryminale. Miał za komuny zgnić w kryminale. No nie zgnił, pan Bóg czuwał. No. Więcej wiary tutaj, słuchajcie. Mnie najbardziej dziwi jedna rzecz. Ja ze zdumieniem przycierałem oczy, bo ile dopiero 2 lata temu, tak powiem, nawiązałem z państwem kontakt, tak? No to tak, w końcu jest w jednym kraju, bądź w jednym mieście, żyje trzech wybitnych Polaków. No może więcej, ale tych, kto znam osobiście. W jednym mieście Polacy, Tymiński, Przewlacki, Kumor. To jest taki kapitał ludzki,
I nie mówię o pieniądzach, ale kapitał ludzki. Każdy z nich w życiu osiągnął coś nieprzeciętnego. Zbudował wokół siebie jakieś środowisko, ideę, coś robi, tak? No gdyby oni byli Żydami, to by półtora to trzymali w garści. Polacy powinni, nie wiem, mieć więcej wiary w siebie, w potrzebę bycia razem. Wtedy, ja mówię, w jednym mieście, gdzieś tam daleko od Polski, działa, pracuje, żyje trzech Polaków, którzy wpłynęli na moje życie, każdy w inny sposób, bardzo znacząco. Dzięki nim jestem tu przed wami, coś tam zrobiłem w Polsce, tak? No, z takim innym skutkiem chcę zrobić to dalej. Dlatego ja mówię, gdy mam czasem chwilę zwątpienia, no to mówię tak, no Tymiński przegrał wybory, ale Mazowieckiego puścił z torbami. No to wtedy to było, wiecie, to tak jak lot na księżyc, no to wspaniała rzecz. Przedlacki, no to jak mówię, no wzór dla takich chłystków jak ja w 80-tych latach, co tam pompowali bicepsy po śmierdzących piwnicach, jakby kartki na mięso i doprowadzili do sytuacji, że polska kulturystyka dała wielu mistrzów świata. A mało kto tym wie, że Polacy to najlepsi kulturyści na świecie przez wiele lat do dzisiaj, że sięgają najwyższych trofeów światowych. Nikt tego nie wie, bo tam jakieś piłkarzy, złodziei pokazują, idiotów. Kulturystów nie, no bo jedzie kulturysta, to musi sam trzymać dietę, sam trenować, tam nie będzie stada działaczy, jak ci złodzieje od piłki nożnej, te grubasy zapasione, ci łapownicy, no bo tam można ukraść prawdziwie miliony dolarów. A kto się nakradnie przy Przedlackim, jak on sam wszystko wie o sobie? Tak? No to takich nie potrzeba sportowców, co on nie potrzebuje serwisu, pijaków, byłych hubowców, sam sobie daje radę. No ciężej, no to robił gazetę, robi to jeszcze, wiecie, jeszcze robimy plany, jak to zalać Polskę końcem. No. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Ja mówię zawsze, proszę Państwa, państwo, kraj, Polska, to jest najlepiej pojęty interes każdego z nas. Ja mówię, to jest nasz egoizm narodowy, żebyśmy mieli porządne państwo, które każdego z nas i każdą naszą rodzinę będzie w stanie bronić, którym będziemy mogli się normalnie bogacić. To jest właśnie, nie ma lepszego mechanizmu, dlatego to nie chodzi o jakieś tam wymienianie zasług. Jest bardzo miło, że Marian tutaj jest z nami i że mówi takie miłe słowa, ale to ja nie zasługuję, bo ja to co robię, robię z myślą o sobie w tym sensie, że ja chciałbym, żeby Polska była wielka i to jest mój interes, mój interes w moim sercu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że... Że przyszliście tutaj, że poświęciliście to piękne popołudnie słoneczne na to, żeby rozmawiać o naszym kraju. No i cóż, miejmy nadzieję, że wreszcie przez tych młodych ludzi, którzy też tutaj są i byli, Polska będzie mogła się organizować i powoli wzrastać. Miejmy nadzieję, że to jest też taki plan Boży, że Pan Bóg nam pozwoli i że tym razem jakoś się uda. Dziękuję Panu wszystkim bardzo. Dziękuję. Może dodam od siebie dosłownie w paru słowach. Panie Marianie, no jestem dumny i że mogę uścisnąć Panu prawicę. No, my jako Związek Narodowy, wielu z nas opuściło Polskę bardzo dawno temu, ja naprawdę bardzo dawno temu, ale nieważne kiedy Polskę się opuściło, sądzę, że ważne, żeby Polskę mieć w sercu. Ale czy jesteśmy na Antarktydzie, czy jesteśmy we Francji, czy w Kanadzie, czy nie, na Hawajach, ci, którzy, którym Polska jest bliska, zawsze dla tej Polski będą działali. Mam nadzieję, że Pan druga wizyta, u nas pierwsza, ale na pewno mam nadzieję, że nie ostatnia. Także jeszcze raz mówię, zaszczyt i honor gościć Pana u nas. Mam nadzieję, że tych wizyt będzie więcej, a oczywiście oprócz dobrych życzeń, jeżeli było szereg bardzo ciekawych inicjatyw i idei i pomysłów, jeżeli będziemy mogli w naszym skromnym zakresie Panu i Ruchowi Narodowemu pomagać, będziemy robili to z całego serca.